Nazywam się Dariusz Stewski, jestem z firmy Pelsoft. Tworzymy oprogramowanie dla Genalogu. Od blisko tak 15 lat mniej więcej. To oprogramowanie, które tworzymy, właściwie tak ewoluuje tutaj już od tych właśnie 15 lat i co chwilę zmieniamy pewne, może nie tyle co sedno tego programu, ale pewne wnioski, które tutaj nam się nasuwają, głównie z kontaktem użytkowników. Staramy się jakby wdrażać w aplikacji, bo wiadomo, że to jak w Genalogu, każde przypadki są różne. I wszystko nam się udało na samym początku już jakby rozwiązać. I tak z biegiem czasu, że tak powiem, staramy się coraz więcej jakby rzeczy takich wrzucać do programu, które by jak największej grupie osób pasowały i odpowiadały. Ja bym dzisiaj chcielibyśmy właściwie pokazać Państwu, ponieważ to tak w zeszłym roku nie byliśmy, ale jak jesteśmy tak co roku, to staramy się zawsze przybliżyć co nieco sam program drzewogenealogiczny dla tych, które w ogóle nie znają nic, ale tylko takie naprawdę minimalistycznie. Jednocześnie chcielibyśmy tutaj zaprezentować dwa nasze nowe produkty, które bazują na tej apliki, na danych zgromadzonych w programie drzewo genealogiczne. Jest to księga potomków i księga przodków. Ja bym sobie usiadł, może to będzie też niby zasłanie, będzie wygodniej. Więc teraz tak, sam program drzewo genealogiczne stanowi takie rodzaju, jest to taka baza i program, który służy do zarządzania danymi genealogicznymi. To nie jest taki stricte taki program do prezentacji tych danych, w sensie jakichś ładnych grafik i tak dalej. To jest coś takiego jak taki edytor, który umożliwia gromadzenie i zarządzanie danymi. Tak? I co ważne, wszystkie dane, które Państwo tutaj wprowadzacie do tego programu, są lokalne. To nie jest coś takiego, że jest w internecie gdzieś to publikowane albo w jakiś sposób udostępniane. Tak? Wszystkie dane, które Państwo wprowadzacie do tego programu, są na tym komputerze, na którym wprowadzacie. Czyli dane są jakby lokalne. Tak? W tym momencie jakby Wy jesteście ich administratorem, jeżeli zgubicie te dane, no to po prostu my nie jesteśmy w stanie Państwu jakby pomóc. Tak? Możemy Wam jakby przesłać jeszcze raz program, licencję do programu, ale danych Państwa nie mamy. Tak? Więc o tyle to jest, jest to wada, ale też duża zaleta. Tak? Szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy ten dostęp do tych informacji, szczególnie jeśli chodzi o RODO i tym podobne, no to publikacja jednak w internecie tych danych takich genealogicznych, mówimy o osobach oczywiście żyjących, no jest dosyć obarczona dużym ryzykiem, tak? Ze względu na to, że praktycznie ta osoba, która to wprowadza do internetu, do ogólnego dostępu, powinna mieć zgodę tych osób, tak? Na publikację tych danych, jak również zgodę opiekunów prawnych, jeżeli wprowadza na przykład informacje o dzieciach, tak? No to właśnie taki przykład znanych, tych najbardziej znanych serwisów tego izraelskiego przykładowo. Tam jak w regulaminie Państwo sobie poczytacie, pewnie nie jeden z Państwa tam już się zapoznawał lub nie, no jest punkt, że Państwo macie tę zgodę, tak? I generalnie wyrażacie zgodę na to, że publikacje, na wizerunek, nawet do celów takich marketingowych, handlowych i tak dalej. Generalnie udostępniacie, tak można powiedzieć, po części przestajecie być ich jakby właścicielami w pewnym sensie. Tak oni mogą zrobić z tymi danymi wszystko. Zresztą oni tak robią, że proponują Wasze zebrane zbiory innym użytkownikom, gdzie znajdą jakieś kwerendy, powiązania pomiędzy jakimiś i proponują, o, znaleźliśmy dla Państwa jakieś tam osoby, które mogą Was zainteresować, tak? Tam trzeba oczywiście coś zapłacić i wtedy w tym momencie udostępniają jakby zbiory też innych użytkowników, tak? Co w myśl takich normalnie przepisów, jakby tak czytać wprost RODO, to jest, jeżeli Państwo macie zgodę, to jest wszystko okej, tak? To nie ma, wszystkie osoby, które są wprowadzone, macie zgodę, no tylko, że no nie ukrywajmy, no mogłem się tutaj założyć o wszystko, że nikt takich zgód nie ma, no to przecież nie po co się zbiera generalnie, jak mam teraz do rodziny wysyłać formularze zgody na przetwarzanie danych, w jakim celu i tak dalej, i tak dalej. No to jest praktycznie, no, nawet nie wykonane, tak? Aczkolwiek można wprowadzać w internet dane, bo to nie jest tak, że nie można. Zgodnie nawet z RODO, tylko że to musi mieć charakter zamknięty, czyli rodzinny, prywatny. Nie może być tak, że ja, który, powiedzmy, nie wiem, pani opublikowała dane w internecie, jakieś tam swoje rodziny, a ja sobie wchodzę i oglądam sobie pani dane. Nie, ja muszę mieć od pani może hasło, musi być to zabezpieczona strona, tak? Czyli musi być jakiś poziom taki poufności, że nie każda osoba, która jest w internecie, może wyciągnąć sobie informacje o każdej rodzinie, co się chce. I RODO dopuszcza. To jest tak zwane, oni mają taki jeden punkt tam w RODO, zapis jest, że są to informacje o charakterze prywatnym, domowym, tak? O charakterze domowym, rodzinnym, tak? Tak samo jak przetwarzanie tych danych, to przecież nie macie Państwo, jak przetwarzacie u siebie, to jest, dlatego to jest to, że to jest jakby taki charakter ma zamknięty, nie jest udostępniony dla osób zewnętrznych, chyba że ktoś udostępni te informacje, tak? Więc tutaj jakby pod tym względem należałoby to wziąć pod uwagę. Tu nie chodzi o to, żeby w ogóle nie wrzucać tych danych, tylko trzeba mieć tą świadomość, tak jak się wrzuca, no to można się spotkać z jakimiś konsekwencjami wcześniej czy później. Szczególnie teraz dużo osób jest uczulonych na, że tak powiem, na jednak no, publikację ich danych bez zgody, tak? No,
no, można się mieć, nie mówię nawet o prawnych, ale nieraz złość ludzi jest większa, że tak powiem, gorsza niż te skutki prawne, które zniosą takie czyny. Więc to z drugiej strony na pewno nie jedna. Ja my swego czasu zresztą też mieliśmy, mamy taki serwis nasza genealogia.pl. Jest to serwis właśnie taki o charakterze rodzinnym zamkniętym, gdzie bezpośrednio z programu drzewo można sobie publikować dane. Ale i też mieliśmy na naszym przykładzie Państwo powiedzieć, swego czasu przysłali do nas właśnie z też wtedy rzecznik tam danych osobowych. Przysłali informację, że jeden z użytkowników zgłosił, że tak powiem, roszczenie i teraz musieliśmy wytłumaczyć, na jakiej zasadzie te dane się tam znalazły i tak dalej, i tak dalej. A to była taka dosyć stara sprawa, już a teraz to RODO jeszcze bardziej zaostrzyło, jakby, że tak powiem, ochronę danych. No z jednej strony dobrze, no bo to te dane też nie mogą tak fruwać sobie na lewo i prawo, tak, no są jednak dane, mówimy o ciągle osobach oczywiście żyjących, tak. No z drugiej strony jakaś ta ochrona jest, no szczególnie w dzisiejszych czasach ważne, żeby to, najważniejsze jest świadomość. No, z drugiej strony też musicie Państwo wiedzieć, no, że jakby nikt nie wrzuci tych, nazwijmy to, tych serwisów ogólnodostępnych, to nie będzie wyszukiwania tych danych. Tak? No, to trzeba zawsze ważyć, tak? Czy jak ja coś wrzucę, no to z drugiej strony teraz no, oczekuję, że coś tam też z tego serwisu wyciągnę. Więc z tym, że nie wiem jak to jest dokładnie, bo nie jestem prawnikiem, ale no, ten serwis jest z siedzibą w Izraelu. To wyższy mówi o tym serwisie najbardziej znanym, tak? W związku z tym jego do końca te przepisy tak nie dotyczą. Tak? Państwo wyrażacie zgodę. Zresztą w regulaminie zdrowia wyrażacie zgodę, więc jest sprawa czysta. Tak? A wszelkie sprawy tam jest ostatni punkt, będzie rozpatrywał sąd. Tak? No więc no, może i stać niektórych na wyjazd i tyle sądzić się, że tak powiem. To jest tak, mówię tylko tak na przykład, że internet generalnie jest ok, z tym, że wrzucając pewne dane do internetu, trzeba mieć tą, jakby, że tak powiem, taką trochę no, wyczuloną, być w pewnym sensie wyczuloną, tak? Że jednak te dane no, nie można tak sobie wrzucić i się chwalić nimi, a potem mogą być jakieś tam problemy. Tym bardziej, że osoby, które mają ogólny dostęp, nie wiecie Państwo, czy na przykład nie skopiują tych danych i sobie nie wykorzystają jeszcze w innych serwisach, tak? Tych danych no, bez mojej wiedzy mają, tak? Bo to jest to, co się skopiuje, zdjęcia, przecież mogą sobie te dane skopiować i przerzucić na inny serwer, na inną stronę, o której ja nawet nie wiem, tak? Co to będzie za strona. To może być strona, która wcale nie jest, nazwijmy to, swoją poprawną stroną, tak? A można do jakichś celów ją wykorzystać. W związku z tym tu trzeba zachować pewnego rodzaju czujność. Ale tak jak to mówię do brzegu, skoro jesteśmy w brzegu, powiem teraz parę słów o programie Drzewo dla osób, które... Ktoś nie ma naszego programu w ogóle? Są osoby, tak? No, to chociaż powiem tak pokrótce, co można zrobić, tak bardzo krótko i zajmę się tymi dwoma jakby aplikacjami. Dobrze. Sam program, tak jak powiedziałem, wszystkie dane gromadzicie Państwo u siebie na komputerze. Nie ma tu nic w internecie. Możecie kabel z internetu, zresztą ja nie jestem podłączony teraz do internetu i to wszystko chodzi. Tak? Wszystkie dane są na komputerze. Tu ja pokazałem teraz na przykładzie mojej rodziny, ale zrobimy taką, że tak powiem, ta rozdzielczość jest trochę tutaj mniejsza, może tak zmniejszę. Dobrze. Zrobię plik nowy w ogóle z danymi, potem pokażę jak wygląda już na bardziej danych takich realnych. Sobie założę teraz na pulpicie tutaj, zrobię sobie plik o nazwie Brzeg i to będzie nasza rodzina, tak, tutaj, o, i tak zaczynamy, tak? W tym momencie program jest podzielony na kilka takich zasadniczych elementów, na takie karty, my to nazywamy karty, zakładki, to jest tak, osoby, związki, multimedia, drzewa i tak dalej. Osoby to jest zbiór wszystkich osób, które zgromadziłem w bazie danych, czyli ja, żona, dzieci, dziadkowie, pradziadkowie, teści i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie te osoby są tutaj alfabetycznie z góry na dół, do każdej z nich mam dostęp, widzę kto to jest, wizerunek i tak dalej. Związek to jest karta, która opisuje związki pomiędzy osobami, że na przykład ja plus jedna osoba plus druga osoba stanowi związek, są to na przykład jest to małżeństwo, tak? Czyli to są związki pomiędzy osobami. I tu jest też również taki wykaz, ja za chwilę to pokażę, zrobimy nawet taką próbę, zrobimy z jakąś taką, nazwijmy to fikcyjną, albo też powiem, to zadecydujemy czyjąś rodzinę tutaj, tak? Multimedia jest to zbiór wszystkich zdjęć, wszystkich filmów, dźwięków i tym podobne, co zgromadziłem o danej osobie. Bo w programie można nie tylko zdjęcia ewidencjonować, można na przykład zapis wideo, ktoś ma z wesel czy coś, można takie pliki, można dźwięki, jak ktoś nagrał na przykład na dyktafonie kogoś taki i też można to zaewidencjonować. Więc to jest jakby zbiór takich, wszystkich takich, nazwijmy to multimedia, czyli zdjęć plus wszystkich takich dźwiękowych, ale filmowych obrazów, które są przypisane do danej osoby. Drzewa to są zapamiętane, tworzone drzewa genealogiczne, które są zapamiętane tutaj już w programie, do których mam łatwy taki szybki dostęp. Zdjęcia grupowe to jest takie narzędzie, które służy do opisywania zdjęć więcej niż jednej osoby. Czyli mamy na przykład zdjęcie z jakiejś uroczystości rodzinnej, gdzie występuje 5, 10, 20 osób i teraz chcemy je opisać, że to nie jest Janek, ten Wojtek, ten taki, taki, taki. Tak? Czyli możemy sobie te zdjęcia, pewnie tam
teraz w zasobach takie zdjęcia, że no dobrze, jak wszystko wiecie, kto jest na tym zdjęciu, tak? Ale jest na pewno duża część zdjęć, których znam tylko kilka osób na tym zdjęciu, tak? No to te mogę je opisać, tak? Więc mogę powiedzieć, że to jestem ja, to jest moja żona i tak dalej, i tak dalej. Czyli opisuję jakby zdjęcia. I w tym momencie jakby też w bazie danych mam takie to zdjęcie, też pokażę, jak to wygląda realnie, jak to wygląda taki opis, ale to za chwilę na dane. Monografie to są, krótko mówiąc, takie życiorysy przypisywane do osób. Monografię możemy opisać osoby, czyli taki życiorys osoby. Możemy opisać monografię związku, czyli małżeństwa, powiedzmy, jeżeli chcielibyśmy na celu, bo chcemy opisać jakby, no powiedzmy, jakiś taki ala życiorys dotyczący związku. I monografie są możliwe jeszcze do opisywania drzew genealogicznych, czyli mam stworzone drzewo i chcę je opisać. Czy na drzewie co jest i tak dalej, to jest protoplastą i tak dalej, podobnie. Czyli taką, taki nazwijmy to dossier związane z danym drzewem genealogicznym. Karty grobów to są wszystkie informacje związane z cmentarzami, z nagrobkami, można zrobić zdjęcia, kwatery i tak dalej, z opisem, jak również do kiedy na przykład jest opłacony dane groby i tym podobne. Czyli taka podręczna informacja na temat danego, że tak powiem, grobu. Źródła to są wszelkie informacje stanowiące źródło tego, co wprowadziłem do programu, tak? Jeżeli posiadacie Państwo źródła w formie papieru, czyli skany aktów urodzeń, zgonów, małżeństw i tym podobne, no to wszystko możecie tu wrzucić i opisać jako źródło i to źródło wówczas można podpiąć na przykład pod daną osobę, akt urodzenia, czy tam tego typu wszelkie informacje. Miejsca to jest słownik miejsc, które występują wszędzie i kalendarz jest to najbliższy takie w okresie najbliższego okresu czasu, czyli mamy tu od dzisiaj trochę dni wcześniej, bo to jest dla osób zapominackich, że wczoraj tam ktoś urodził na imieniny, to może sobie wejść i zobaczyć, że było to życie. Tak? Dlatego jest ten trochę do tyłu jest parę dni, tak? Żeby się zreflektować, on nie złożył życzeń komuś. Tak? Czyli to jest kilka dni do tyłu i kilka do przodu, tak? Żeby pamiętać. Proszę? No, ale to fajnie, zakładam, że to jest na Facebooku, tak, no tak, oczywiście. No ale co, ale imieniny też pewnie podpowie, a różnice zgonu Facebooku powie? No nie powiem, tak. Jeżeli ja mam w bazie danych zainicjonować, że dana osoba umarła, to powiem im tutaj w programie, będę miał, że na przykład 15 rocznica zgonu jest, tak, czy na przykład 10 i tym podobne, tak, danej osoby, tak, co warto nieraz tam przy okrągłych, czy tam nie, czy na msze, czy tam, no to już jakby według własnego uznania. Czyli to jest taki kalendarz. I generalnie mamy to są takie główne, zasadnicze elementy aplikacji. Tak? One są podzielone na takie elementy, które potem łatwo, żeby pewne rzeczy wyszukać. Teraz tak, weźmiemy na te osoby i zaczniemy od takiego podstawowego, to jest taki formularz. Ten formularz służy do wprowadzania danych poszczególnych osób oraz związków pomiędzy osobami. Czyli od razu, żebym widział na formularzu taką, krótko mówiąc, najbliższą moją rodzinę. Dla przykładu weźmy, jest coś tutaj chętny, którego rodzinę możemy podać, tak testowo, czy mamy wymyślać? To wymyślamy, dobra, to jest tak. Po zainstalowaniu, jakbyście Państwo zainstalowali teraz program, to będziecie mieli taki czysty formularz, bez danych, tak jak ja mam teraz, tak? Nic nie ma, jedyne co jest, to macie takie tam, te pola, puste pola. Przepraszam bardzo, tak? Ale można to od dowolnego miejsca zrobić. Ale potem się będzie można. Zawsze można się cofnąć do dowolnego miejsca. Chodzi o to, że ten formularz, proszę zobaczyć, nie ma napisane, czy jest przodek, czy ktoś jest. Kliknij, aby dodać mężczyznę. Mogę powiedzieć, że zacznę od na przykład siebie. Albo powiem, a nie od siebie, zacznę od swojego dziecka. Tak? Albo na przykład powiem, nie, zacznę od żony. Tak? Albo powiem, że zacznę od dziadka. Kogo pani wpisze tutaj, kliknij, aby dodać daną osobę? Od tego pani zaczyna, tak? Swoją ewidencję, tak? Czyli załóżmy, że mam dane, no przecież tak, idźmy tak, ten program zrobiliśmy te kilkanaście lat temu, ponieważ założyliśmy, że, powiem tak, inne aplikacje wychodziły od czego innego, od wykresu. I na podstawie wykresu robiły pewne rzeczy, czyli musiałem narysować kwadracik, do niego drugi kwadracik, dodaj męża, czyli musiałem jakby mieć w głowie ułożone no, taką ala już drzewo genealogiczne, tak? A my wyszliśmy z założenia, że ja nie wiem, jak wygląda drzewo genealogiczne i tutaj, bo nie wiem, ja chcę dopiero zobaczyć, jak to moje drzewo na końcu będzie wyglądać. My wyszliśmy z założenia, że ja wiem, co ja wiem, to ja wiem, kiedy ja się urodziłem, czy mam żonę, czy nie mam, czy mam dzieci, czy mam rodziców i jakich rodziców i tak dalej. Więc wyszliśmy od takiego bardziej, nazwijmy to, opisowego podejścia do genealogii, a nie od tego, że ja muszę ułożyć sobie w głowie drzewo i wiedzieć, a tu mam to, no to teraz muszę dodać swoich rodziców, czy jakoś tak wchodzić muszę jakby pod drzewo, tak? Tutaj nie, tu mamy coś takiego. Siadam i mówię, no od kogo by to zacząć? Zacznę od siebie na przykład. No dobra, bo to swoje dane znam, tak? Czyli załóżmy, że klikam tutaj. Pojawia mi się
Ponieważ kliknąłem tam w mężczyznę, to proszę zobaczyć, no to program od razu podpowiedział, że jestem już mężczyzną cały. Tak? Oczywiście można to zawsze zmienić, tak? Że mogę się pomylić. Ale powiedzmy imię. Zacznę od siebie, czyli wezmę tak. Dariusz. Mogę na tym zakończyć, no ale dobrze jest przynajmniej w genealogii to nazwisko wpisać, żebyśmy coś tam wiedzieli. Tak? Czyli to są moje dane, tak? Jedziemy na moich danych. Wpisujemy datę urodzenia, jak znamy narodowość, wyznanie. Jak chcemy, to wpisujemy. Jak nie, możemy w każdym momencie się cofnąć, bo chcę pewne rzeczy uzupełnić. A tak? Tytuł to jest tytuł? Tytuł, nie. To może być tytuł na przykład... Ten tytuł to też powstał po wielu aktualizacjach, po jakiejś tam aktualizacji. Na początku w ogóle nie było, bo niektórzy mówią hrabia. Tak? Albo chce mieć magistrę, a inny powie, że na przykład jakiś tam no, doktor habilitowany albo to lekarz, różny. To jest tytuł, co Państwo wpiszecie, to macie, tak? Jeżeli wpiszecie lekarz, to będziecie mieli lekarz. Wpiszecie magistrę, to będzie magister. To jest pole, które przyjmie każdą wartość, co Państwo wpiszecie, tak? Niektórzy piszą fon, coś tam. No. Tu jest jakby zostawiamy Państwu, no bo to nie każdy chce mieć jakby. Aczkolwiek tu jeszcze do takich typowych to jeszcze są dobrze, no ale to. Jakąś datę. A piszę tutaj fikcyjną datę, żeby coś było. 0101. Powiedzmy, no się tam troszkę młodzę. No, od razu dowiem. Dobra, narodowość. To jest miejsce urodzenia, tak? Akurat Gdyni się tam nie będę tutaj się tutaj. Dobra. Gdynia, przepraszam. Gdynia. Dobra. I załóżmy, że tylko mam tyle. No, no dobrze, jakby miał jeszcze zdjęcie swoje, tak? No to klikam na tą ikonkę. Tu. Czy chcesz wstawić zdjęcie, tak? Tak. No i teraz wybieram jakieś zdjęcie. Ja sobie tu wybiorę ze swojej bazy jakiejś, bo tutaj potem Państwu pokażę, bo to akurat jest na bazie mojej też genealogii, gdzie już mam fizycznie prawdziwe te dane. Pokażę Państwu, jak to wygląda. Na razie tak chcę pokazać po prostu, jak szybko zacząć działanie w ogóle w aplikacji, tak? Żeby już coś pokazać. O tak. I że to tego nie trzeba jakieś mieć, od razu powiem, bo to, żeby zacząć w ogóle pracę, nie trzeba mieć jakichś kolosalnych zasobów danych, tak? Wystarczy trochę pamięci swojej, no i ewentualnie poszperać po takich archiwach domowych, żeby w ogóle cokolwiek zacząć, tak? Żeby tu nie trzeba do żadnych parafii jeździć, do jakichś... Myślę, że jak każdy z Państwa otworzy jakąś tam szkatułkę u siebie, to znajdzie zdjęcia stare, jakieś tam zapiski, a jak nie, no każdy z nas coś tam pamięta, tak? Więc to, co pamięta, możemy już to robić, już mamy kawałek genealogii ułożony. Nie będzie to może jakiś wielki, ale to już będzie jakiś tam mały kawałeczek, który potem możemy w każdym momencie sobie rozbudowywać. Jak są jakieś potrzeby, to można nawet potem jeździć i uzupełniać po dokumenty i tym podobne. Na razie ja piszę wszystko z pamięci, ze znam, czyli znam swoje dane. Swoje zdjęcie też zaraz gdzieś znajdę. Jakieś, a jak nie swoje, to jakieś znajdę, to zaraz wrzucimy. Czyli krótko mówiąc tutaj, jak tak, wpisałem to i klikam na tą ikonkę, mówię, że chcę wstawić zdjęcie i teraz muszę wyszukać zdjęcie z komputera, tak? Bo to zdjęcie musi mieć coś wrzucone, tak? Gdzieś na komputer, tak? Ponieważ tak jak powiedziałem, wszystkie dane są na komputerze, tak? No ja sobie od razu tu się cofnę do mnie, multimedia. Ja sobie akurat tak podzieliłem, że sobie rodzinami podzieliłem, tak? Ale to tu też jest dowolność. Ja to sobie, żeby jak miałem jakieś zdjęcie łapałem, to po prostu zrobiłem sobie katalog o nazwie rodziny i powiedziałem, że to już jest z tej rodziny, tak? Nie zawsze też wszystkich znam, to że na tych zdjęciach jest. Ale to jest jakby tutaj dowolność, tak? No i dobra, załóżmy, że sobie tu mojego dziadka zrobię. Dobra. Teraz tak, to on się tam pyta, czy chcesz skopiować, ponieważ program jest tak trochę zrobiony, że może, ale to już nie chcę tak Państwa za bardzo w to szczegóły chodzić, może zrobić nie i będzie ok. Chodzi o to, że tutaj program proponuje, że mogę mieć z różnych źródeł, mogę pendrive'a włożyć, z jakiegoś tam CD-ROM'a zdjęcie i on się zapyta, czy chcesz to skopiować sobie na twój, czy nie, tak? Więc możemy zrobić, że nie i wtedy nie będzie kopiował tego zdjęcia. Dobra, mamy zdjęcie, tak? I robimy zapisz. Dobra, i to jest to. I to jest pytanie siebie, tak? Dobrze. Teraz no powiem, a, no to mam żonę, tak? No to mówię, dobra. No bo na razie, to, proszę zobaczyć, teraz zamknę formularz. Pojawiła mi się jedna osoba, tak? O. Tak? To jest ta karta osób, która powiedziałem. Gdybym miał 100 osób, to będę miał 100 osób w wierszu, każda osoba. Klikając na daną osobę, tutaj, na poszczególny wiersz, będę miał dane tej osoby, tak? Po prawej stronie, łącznie ze zdjęciem. Czyli od razu wiem, co jest. Ja chcę to poprawić, to albo dwa razy klikam, albo robię, zaznaczam i robię edytuj i wchodzę, uzupełniam kolejne dane, tak? No i teraz tak. Teraz mówię tak, jestem na tym formularzu, czyli sobie klikam, zaznaczam osobę i mówię, pokaż mi formularz tej osoby. No formularz jest tak, no, ponieważ mam jedną daną, mam jedną, robię sobie tutaj. Program automatycznie zaproponuje nazwisko po mężu, czyli odmieni, że to jest Stemska, bo było Stemski, więc zaproponuje domyślnie Stemska, można to zmienić, tak? No i załóżmy tutaj
i woda. Rodowe dobrze przy kobiecie wpisać, no domyślnie pójdzie zemska, no bo to wiadomo, program nie wie, jak jest rodowe, bo wpisujemy dane, tak? Powiedzmy, że to będzie wad. O, czyli mamy rodowe, tak? Dodamy zdjęcie jakieś tu. Tutaj to. Jakąś kobietę znajdziemy. Dobra, tutaj. Moja ciocia akurat, okej. Okay. Robię, że nie. Mamy zdjęcie, tak? Te rzeczy, które tu Państwo możecie wpisać, to możecie je wpisać lub nie. No, generalnie, no tak, no, żeby ta genealogia miała ręce i nogi, no to przynajmniej to imię, nazwisko i dla kobiet to rodowe trzeba było wpisać. No i dobrze, jak ktoś ma zdjęcie, bo jednak człowiek patrzy oczami. Musi zobaczyć, bo widzę, bo to jest ta osoba, tak? I łatwiej to nawet sobie tak zwizualizować. Generalnie, teraz tak, jeżeli osoba zmarła, bo może być taki przypadek, że zmarła, to wówczas po zaznaczeniu zmarła pojawia nam się data zgonu, data pogrzebu, data pochówku z miejscami odpowiednimi, forma, czyli jak tam jakaś jest słownikowa, jeżeli ktoś ma inną, może wpisać, opis zgonu ewentualnie i tym podobne, ale ta osoba nie zna. Robimy zapis. W tym momencie program dopisał do mnie, do tej osoby, do Dariusza, dopisał Iwonę jako małżeństwo. Automatycznie, proszę zobaczyć, uaktywniły się dwa pola wyżej, czyli wstaw rodziców ze strony Dariusza i wstaw rodziców ze strony Iwony. Oraz doszło, dodaj córkę lub dodaj syna, jeżeli mają dzieci te osoby. Tak? Czyli jeżeli teraz mamy, czyli idziemy teraz w dół, tak? Jak na przykład, lub w górę, jeżeli chcemy dodać przodków. Lub potomków, jeżeli w dół. No to jeżeli dodamy syna, przyjmie nazwisko Stępski, rodowo od razu mu wypełni po ojcu i niech będzie to Jan. Dodamy mu jakieś zdjęcie. Te zdjęcia dodaję, żeby potem Państwu pokazać, jak wygląda. Niech będzie. Też mój wujek. Dobra, ciach, zapisz. I mam. Jan Stoński. Tak, czyli tak. Czytamy to w ten sposób na formularzu. Dla związku takiego mamy takie dziecko. No i co mówię? No na pewno znam rodzicielstwo. No bo to takie mówię o takich oczywistych oczywistościach. No bo zakładam, że każdy zna siebie, zna ewentualnie dane żony, swoich dzieci. No to jedziemy na rodziców. Rodzice z mojej strony, proszę zobaczyć, są tu, z żony tu, tak? No to wstawiam tu, wstawiam. No oczywiście nazwisko idzie, bo biorę po ojcu domyślnie, zawsze można też zmienić. Niech będzie Antoni. I robimy zapisz. Wstawię moją mamę, w tym momencie będzie, to będzie Maria, ciach. A i od razu teściu wrzucę. Teściu, czyli dla żony będzie ten, powiedzmy, że też jakieś tutaj dodamy. Niech będzie Bolesław. Ciach. A tu damy. A proszę zobaczyć, że od razu, ponieważ była Walczak, teść od razu jest Walczak, tak? Nie muszę wpisywać tego. Oczywiście mogę to zmienić, bo mogą być przypadki, że ktoś nie przejął. Ale w 99 przypadkach. Ale też można zmienić, żeby nie dużym literami pisało, tak? Tak, to można w ustawieniach zmienić, że nazwiska nie są drukowane, tak? Dobra, wstaw. Też dodamy tutaj, tu dopiszemy Anna na przykład. Będzie to teściowe. O. I proszę bardzo, uaktywnił się poziom wyżej, czyli dziadkowie, tak? Bo dla nas referencją jest związek, czyli to jest ten środek, tak? I względem niego mówię, że to jest mój rodzic, mój dziadek, tak? Moje dzieci, tak? Czyli tak jak tu mam. Proszę zobaczyć, to jest taki punkt wyjściowy, tak? Teraz dodałem rodziców, to jest ten poziom. I teraz dodaję dla tego związku, czyli dla tej osoby, którą zacząłem wprowadzać, dodaję dziadków, tak? I mogę wypełnić ten poziom. Jeżeli mam, to wypełniam, jak nie, to nie, tak? I teraz tak, jeżeli chciałbym to... A teraz będzie pytanie, no dobrze, a może inaczej, może wypełnimy, to wstawię tutaj jakiegoś... Ciech. Wstawię, żeby pokazać, o proszę zobaczyć. Jest Wojciech i tu jeszcze damy, czyli tutaj babcie ze strony tutaj Dariusza. Niech to będzie jakaś... Ja widzę też. Dobra, załóżmy, że tak. I teraz formularz się na tym kończy, ponieważ formularz tak został zbudowany, że pokazuje nam tą najbliższą relację, czyli najbliższą relację dla nas najbliższa to jest dzieci, my jesteśmy, dzieci, rodzice i dziadkowie. No ale teraz mam pradziadka, tak? I mówię, no to a jak dodać pradziadka, tak? To żeby dodać pradziadka, wystarczy, że kliknę na tą ikonkę i ta osoba wskoczy mi w to miejsce. A wszystkie inne się przesuną, tak? Czyli dla przykładu może inaczej, na tym przykładzie pokażę, czyli rodzice, tak? Ja kliknę w tą ikonkę, proszę zobaczyć, Antoni wszedł mi tu, zwolnił mi się kolejny poziom wyżej, a ja, który byłem przed chwilą w małżeństwie, zostałem dzieckiem, tak? Czyli odwrotnie, tak było, tak?
jak żeśmy wprowadzali. Czyli, żeby mi się zwolniło miejsce pradziadków, albo chcę napisać, dopisać kogoś dla Antoniego na przykład tutaj, to wystarczy, że jego wrzucę. Ten jest jakby taki niezmienny element. On się nie zmienia, proszę zobaczyć. On jest taki stały. Tak, on jest stały i teraz klikając tutaj, ten Antoni, jak tu kliknę, to ten Antoni łącznie z Marią wejdą mi tu, tu. A ja, ponieważ byłem teraz tu, wejdę jako dziecko. Tak, ponieważ ja w sumie, tak patrząc teraz na to, to są moi rodzice, a to ja jestem ich dzieckiem. Czyli teraz klikając na Antoniego, proszę zobaczyć, Antoni mi skoczył tu, tu, ja jestem dzieckiem, tak? Czyli przewinął nam się, jakby ten formularz nam się przerzucił o jeden znowu poziom wyżej, umożliwiając wprowadzenie kolejnego poziomu przodka, tak? W tym momencie. Co? Ja bym miała znaczyła zapisywać, żeby to nie uciekło? Jak pani prąd wyłączy się, to lepiej to jakiś czas zapisać dane, tak? No bo to tak jak... Ale nie pokażę to. Nie. No mówimy, no to nie wiem, jaki kto ma tam komputery i tak dalej, ale jeżeli... Ale program ma też opcję, że można sobie ustawić, że co 10 minut ma robić zapis, tak? No ale na przykład, jak ktoś chce, tak? To może sobie włączyć, tylko że ten trzeba się liczyć z tym, że co 10 minut będzie ten plik odłożony, po jakimś czasie może wam zabraknąć miejsca i zapomnijcie, że taka opcja jest. Też myślę, takiego użytkownika, który ma to włączone, ale on nie ma miejsca na dysku, a przecież on tylko ciągle tam tych samych obrabia, tak? Się okazało, że uważam sobie, że tam co 5 minut robił kopię i robił to kopię co 5 minut, co 5 minut, a w końcu po iluś tam miesiącach się okazało, że mu zabrakło już miejsca, tak? Automat jest dobry, to można sobie ustawić co godzinę, jeśli się chce, ale generalnie program przed zamknięciem poprosi o to, czy chcesz zapisać dane, tak? Jak powiem nie, to kończę pracę, nie mam pytania. Proszę zobaczyć, teraz, ponieważ to była moja sytuacja pierwotna, ja byłem tu, to był mój ojciec. I proszę zobaczyć, że mój ojciec, nie mam tu na tym formularzu miejsca do wprowadzenia jego rodzeństwa, tak? Czyli moich wujków, tak? No bo nie mam. Ale żeby to zrobić, wystarczy, że on będzie mi wskazał, czyli się przesunę o ten poziom niżej, czyli wybierając jego, proszę zobaczyć, tu mam już, jest Antoni, tu jest Tybia i na przykład teraz mogę czy dodać kolejne rodzeństwo i tak dalej, i to będzie jakby dziecko z tego związku kolejnego, tak? Czyli podobnie tu, proszę zobaczyć, klikając tu, znowu po dwa poziomy już mi się obniżyły, a ten Antoni wszedł jako dziecko, tak? Czyli to jest przechodzenie po prostu jak po drzewie, tak? Że klikając wchodzę wyżej albo niżej. I to jest to też odpowiedź na to pytanie, od czego zacząć. Mogę zacząć teraz od dowolnego miejsca praktycznie, zacząć pracę. No ja powiedziałem od siebie, ponieważ jest to najbardziej takie no, oczywiste, tak, że zaczynam od siebie, tak? Ale nie muszę tu mieć, nie wiem, bo niektórzy na początku jak kupili program, myśleli, że muszą mieć całą genealogię gdzieś tam spisaną i zaczną od tego przodka, którego udało mu się tam protoplastę znaleźć tam po iluś tam latach poszukiwań. Nie, można zacząć od siebie, a do niego możemy dojść, jeżeli mamy te dane. Co więcej, jeżeli te dane właśnie chodzi o to, że można je, tak jak genealogia, cały czas się aktualizuje. Przecież niektóre dane, które Państwo teraz wprowadzicie do programu, jak daty, nie wiem, miejsca i tym podobne, one mogą ulec zmianie, ponieważ znajdziecie jakieś dane, dokumenty źródłowe, się okaże, że coś było jakby, znaczy wymaga poprawy, tak? Więc w tym momencie albo klikamy, proszę zobaczyć, ten formularz jest jakby takim podstawowym elementem, na którym pracujemy. Ja kliknę tutaj, teraz na tą osobę tutaj, wchodzę w jej opis na przykład, bo coś mi się nie zgadza, od razu mogę poprawić, tak? Że na przykład, a to przecież ja znam jego datę, tak? Niech to będzie 10.01 na przykład 1980. Proszę. Mam, tak? Już mam datę, proszę zobaczyć, uzupełnioną, tak? Więc z każdego miejsca można wejść w edycję tej osoby, klikając na tą osobę, tu wchodzę w edycję, tak? Tu przewijam się pomiędzy. Teraz tak, tu jak Państwo zauważyli, pojawiła się taka zielona strzałka przed chwilą, co oznacza, że ktoś jest jeszcze niżej pode mną, tak? Klikając na nią, to właśnie on, to jest właśnie jest takie, on. Mogę pokazać teraz, że związki są tej osoby i ta, on, ta na tej formularzu. Także ta osoba ma jakieś związki, czyli gdzieś tam jest już w jakiejś relacji. Czy do tej części jakieś pytania? Tak, ja mam pytanie. Jeżeli na przykład w tym momencie zawsze tworzę dla siebie dziecko, czyli dla męża przykładowo drugi jest zupełnie oddzielnie, czyli nie ma. Jeżeli dla dziecka żeby połączyć je razem, czy da się połączyć? Znaczy tak, program generuje automatycznie brzegu. Państwo nie musicie o tym. Państwo macie tylko zrobić relację. Dane sobie dla siebie, a zupełnie oddzielnie... Nie, w tym samym badzie proponuję to robić. Ponieważ program wybierze i tak odpowiednie osoby, tak? Jak pani zrobi brzegu genealogiczne swoje przodków, to męża nawet nie będzie. No bo on nie jest pani przodkiem. Ale jak pani zrobi drzewo przodków dziecka, to będziecie oboje, tak? Łącznie z dziadkami, prezentkami, z jednej strony. Generalnie nawet zalecamy, żeby zrobić jedną, a to dlatego właśnie... Ja na swoim komputerze,
Tak, można być gotowe. Jest opcja importu danych w formie DG. I ta opcja, tak, trzeba zaimportować po prostu te dane. I ta opcja, jak to zamknę, proszę zobaczyć, po zamknięciu formularza, tak, tym pracowałem, mam 9 osób już wprowadzać, a jeżeli siedzę, tak? No, generalnie te dane, moglibyście Państwo to praktycznie od ręki wprowadzić, nie dodałem dziadków, a przecież też każdy z Państwa zna tych dziadków, tak? Powiedzmy, jest tam nawet pradziadków, też znacie jakby ze swojego punktu widzenia, czyli wujków, czyli rodzeństwo, rodziców i tak dalej, tak? To wszystko jest jakby w zasięgu Waszej, jakby tutaj, no, zasięgu takim informacyjnym, nie trzeba się z domu nawet ruszać, żeby wprowadzić kilkadziesiąt osób i już można powiedzieć, że już mam jakąś genealogię. I teraz chcę zobaczyć drzewo, tak? Wprowadziłem te 9 osób. Proszę od razu tu zobaczyć, tu mam od razu całą hierarchię z boku pokazaną, klikając na daną osobę. O, proszę zobaczyć. Tu mam po prawej stronie od razu wszystko, tak? Kto, w jakim związku jest ta osoba, kto jest ojcem, kto jest matką, tutaj proszę zobaczyć, tak? O, ten formularz może sobie o to pomyśleć, przesunąć, tak? O, sobie zobaczyć, tak? Proszę, tu jest ta osoba, od której zacząłem. Moim ojcem, matką jest ta osoba. Związek miałem z tą osobą i z tego związku... Domyślnie wpisuję małżeństwo. Ale przecież nie musi być małżeństwo. Ale to można sobie zmienić. No bo domyślnie jest małżeństwo, ale można sobie zmienić na związek partnerski, tak? No bo tu generalnie jak Państwo... Proszę zobaczyć, bo ja zaraz pokażę. Tutaj wprowadziliśmy tylko osoby, ale ponieważ nie tylko wprowadziliśmy na formularzu osoby, ale również związki pomiędzy osobami, wypełniła nam się karta związków. Mamy 4 związki. Edytując taki związek, wchodzimy, zaznaczamy dany związek, o, mówię, chciałbym wyedytować ten związek, robię edytuj i mam małżeństwo, mogę powiedzieć konkubitant, związek partnerski lub związek nieokreślony. Tak? No to już wyczerpaliśmy wszystkie możliwości, bo nieokreślony to nam daje wszystko. No powiedzmy, to są takie, założyliśmy na dzień dzisiejszy, że no takie, możemy na takim bazować, tak, związek. Brakuje tylko może jakiegoś związku? Od razu się zapytam, poszerzymy. Czy nie, raczej nie, nie, bo to zakładam, że albo są, że tak powiem, żyją w związku partnerskim, albo są małżeństwem, konkubinat lub związek nieokreślony, no to może każdy zdefiniować już każdy tam, bo to jeżeli coś się nie mieści w tych trzech, to można założyć, że to jest jakiś związek nieokreślony. To zawsze można wyedytować, tak? Tak jak teraz wszedłem w edycję związku, proszę zobaczyć, na karcie związki, ponieważ z formularza powstał mi ten, z tego formularza powstał mi, również są 4 związki od razu zewidencjonowane, wchodząc w dany związek, mogę w tym momencie edytować, klikając edytuj. I teraz mogę nam powiedzieć, że ślub kościelny był tego dnia, a na przykład cywilny innego dnia. Lub konkordatowy, religijny, wyznaniowy, lub jakikolwiek inny, tak? Mogę wpisać, jeżeli nie pasuje mi bardziej ze słownika, jeżeli takowa istnieje, tak? I przy następnym otwarciu już ten słownik będzie poszerzony o tą wartość, którą Państwo wpisali, tak? Czyli to AAA u mnie, tak? Tu jest miejsce oczywiście zawarcia danej ceremonii. Czy były zaręczyny, czy związek jest zakończony, ewentualnie data i miejsce zaręczyn, jeżeli ktoś ma taką potrzebę rozbudować. Tu od razu widać związki, dzieci z tego związku, ta lista jest tutaj. A mógłby Pan pokazać, jak właśnie rodzeństwo tego Pana dodać kolejne dzieci jeszcze? To albo dodajemy tutaj bezpośrednio z tego poziomu związku, dodajemy kolejnego syna i córkę. Z tego? Syn, tak? No, syn, córka. Nie prawda. Nie, no bo jesteśmy w danym związku. Mamy związek, czyli mamy powiedzmy parę i z tej pary mamy jedno dziecko. No to dajemy albo syna, albo córkę na razie. Tak. Ale jeżeli dziecko jest nieślubne? No to też można dodać. Jest coś takiego jak adopcja. Można zaznaczyć, że dziecko jest adopcyjne. Tak? I ono wtedy na drzewie będzie... Adopcyjna, a nieślubne na przykład inaczej. Nie, no to znaczy inaczej. No ale to nieślubne, to znaczy, to mówimy o nowym związku, tak? To mówimy o nowym związku, tak? Bo z tego związku... To jest związek partnerski i dziecko z tego związku. Zaraz pokażę, bo ten przypadek pokażę. To znaczy, bo w tym przypadku mówimy o innym związku, bo to dziecko, jeżeli jest nieślubne, to ma prawdopodobnie albo jednego ojca, albo inną matkę. No bo mówimy teraz o takim przypadku, że nazwijmy to może nie typowym, ale normalnym, takim, że mamy związek i z niego są takie dzieci. A teraz przychodzi sytuacja, że no tak, ale mam jeszcze jakieś, jeżeli dziecko adoptowałem, to tu jest zaznaczone, adopcja, że to jest adopcja. I ono wówczas na wykresie drzewa zostanie inaczej oznaczone, tak? Można to pokazać lub nie, bo to też użytkownicy niektórzy nie chcieli, tak? Bo to wiadomo, to jest adopcja, jest takim trochę, no jeszcze takim u nas tematem dosyć wrażliwym, w związku z powyższym zrobiliśmy taką opcję, że jest trochę inaczej wyróżnione to dziecko adopcyjne, ale nie każdy tak chciał, więc jakby można to na opcję sobie włączyć lub nie. Że będzie pokazywane jako normalne dziecko lub jako adopcyjne. To już Państwo zależą od ustawień w aplikacji. Tak? Możecie sobie w ustawieniach w druku drzewa taką opcję ustawić, że Wam będzie trochę inaczej pokazane.
To jest dla osób, które chcą tą, nazwijmy to faktycznie taką, nazwijmy to, no, w cudzysłowie prawdziwą historię, no a jeżeli, bo też są takie przypadki, że nie zawsze to dziecko jest małe, szczególnie to musi się dowiedzieć, że jest adoptowane, na przykład, że może trzeba poczekać do jakiegoś wieku, żeby to przekazać, więc potem można, że tak powiem, tą opcję albo zahaczyć lub nie. Więc Państwo decydujecie, jak ma być prezentowane na drzewie. O tej sytuacji, co Pani mówi, że jest dziecko nieślubne, no to w tym momencie dana osoba musi mieć drugi związek z kimś. Ten związek może być albo określony, albo nieokreślony. Czyli krótko mówiąc, znam partnera, nie znam partnera, albo partnerkę, tak? I taki związek zakłada się też z poziomu formularza. Pokażę. Czyli jesteśmy na formularzu rodzinnym. I tutaj jest coś takiego, proszę zobaczyć, związki. Tu pokazuje, że jest po jednym związku. Jeden związek ma Dariusz i jeden związek ma Iwona. No i możemy dodać związek pani Iwonie drugi. Klikamy, dodaj nowy związek. W tym momencie, proszę zobaczyć, mnie już tu nie ma w sensie Dariusza, no bo to już nie ze mną ma ten związek. Tak? No i robię dodaj. Kamil. No, nazwisko trzeba zmienić, bo on tu przyjął jakby domyślnie po nazwisku, ale to generalnie moglibyśmy to wyczyścić, tak? Czyli to, no to bym zmieniał, tak? Jakiś kamień. O. I teraz się zapyta, czy chcesz zmienić nazwisko kobiety? No bo on teraz nie wie, czy nazwisko przyjęła w tym pierwszym, czy nie. Załóżmy, że nie. Czyli nie. I w tym momencie proszę zobaczyć. Ta pani, która była pierwotnie tutaj żoną tego Dariusza, tak? W tym pierwszym związku miała swoich rodziców i to zostało. Ale przy Dariuszu zostały wyzerowane rodzice, bo zmienili, tak? W tym momencie. No i teraz możemy dodać nowego syna lub córkę do tego związku, bo to jest ten związek, o którym mówimy, że to jest przypadek, kiedy znałem, że tak powiem, partnera, tak? Czyli wiem, że to jest ten Kamil, to jest ojcem tego dziecka, tak? Ale mogę powiedzieć, no dobra, był jeszcze trzeci związek, dodaj, tak zwany NN, ale nie wpisuję, bo nie znam danych, ale robię od razu dodaj córkę. I mam też, tak? I to jest już, i proszę zobaczyć. Przepraszam, czyli można nacisnąć tak, że nie wpisujemy NN fizycznie? Tak, nie, to jest jedna z ostatnich aktualizacji, bo myśmy, że nie ma NN-a wprost takiego, my go ustawiamy jakby, no bo gdzieś musimy podać, ponieważ wcześniej czy później mogą się znaleźć rodzice, albo chcę wprowadzić rodziców tego dziecka, którego dzisiaj nie znam, albo nie chcę znać, tak? Więc jakby tutaj, my proszę zobaczyć, wypełniliśmy, czyli daliśmy, i to była jedna chyba z miesiąc temu była taka aktualizacja, bo też część użytkowników mówiło, że wcześniej trzeba było najpierw dodać NN-a, żeby dodać dziecko. A teraz jakby jak ktoś dodaje syna lub córkę bez określenia współmałżonka, to my się tak przyjemy, że to jest NN, czyli nie znam. No bo nie znam, tak? Jeżeli teraz zamknę, o proszę, zobacz, my tego NN-a wypełniliśmy tutaj w tym związku, tak? Za Państwa jakby, tak? No bo to jest ten nieznany. Jest dziecko z jakiegoś związku, którego nie znam drugiej strony partnera tego związku. Tak? No dobrze, a potem przy wydruku drzewa to się pojawi NN? Czy będzie pusto, tak jak... Można po prostu ustawić, że można wyminąć, tak? Czyli wtedy dziecko zostanie podłączone pod matkę w tym przypadku, a nie będzie pokazana ta druga odnoga jakby NN, tak? Ale to jest opcja z wydruku, tak? To też była 5 lat temu taka aktualizacja, więc właśnie my też użytkownicy na początku ładowaliśmy, że no skoro jest NN, no to no partner jest, tak? Więc jakby rysowaliśmy pusty bloczek z NN-em i pod to dziecko, tak? Ale ponieważ tam niektórzy nie chcieli tak, żeby tego NN-a wprost pokazać, no to jest opcja wydruku, no ale to też nie będę mówił, to byśmy musieli parę godzin posiedzieć, żeby zobaczyć tę opcję, ale chodzi o to, że jest taka opcja wydruku, która umożliwia schowanie tego NN-a na wydruku i podpięcie pod tylko matkę do dziecka, tak? Dobrze, no, ale nie, to okej, ja to za chwilkę pokażę nadal, bo na razie pokażę sprowadzanie dalej. A jeżeli to będzie ojciec wspólny, a będą różne żony, to może się to zgodzić, został tylko to dziecko, czy to będzie wszystko jego dzieci, tak? Na się pokażę, jak się teraz robi drzewo, tak? Bo na razie prowadziliśmy suche fakty, czyli prowadziliśmy osoby i te osoby powiązaliśmy w jakiś związek, tak? I teraz mówię tak, a, no to mamy teraz takie coś, to teraz chciałbym zrobić swoje drzewo. Zaznaczam na liście siebie, akurat to jest ten pierwszy, tu, czyli od tej osoby, której zacząłem, mówię, pokaż mi moje drzewo. Klikam drzewo i program zaproponuje tak. W drzewie potomków, drzewo przodków potomków, albo wybierz. No to zrobię sobie wylicz, żeby zobaczyć. To jest tak, w drzewie potomków mam jedną, w czterech mam przodków i pięciu drzewo przodków potomków. No to zobaczmy, jak wygląda.
Tak wygląda drzewo, tak? Jest taka najbardziej prosta forma drzewa. I można sobie zmieniać tutaj takie różne okłady tego drzewa, tak? Tu można ukrywać liczbę pokoleń, no przy tej linii nie ma sensu, ale można na przykład pokazać tylko trzy pokolenia, tak? Albo jedno, to tutaj właśnie o tu. Nie mam pojęcia. Jeżeli, ktoś, jeżeli jest, ktoś ma 200 przodków, to będzie 200 pokazanych, tak? Dobrze, teraz jest pytanie ode mnie. Można po prostu tą ramkę o wiele mniejszą zrobić? To znaczy tak, powiem nie tak, wiem o co chodzi. W wyglądzie drzewa, jakie mamy możliwości? No to teraz wchodzimy w ten temat takiej rzeka, o którym mówiłem. Więc to jest taki ogólny, jaki układ danych ma być, czyli ma być góra, tu jest ten problem, tak, od którego rysujemy drzewo, tak? Czy środek tu, czy też lustrzane odbicia mają być ewentualnie, to będzie tak wyglądać, czyli w drugą stronę. Bo to jest ten przykład, że powiedzą, że no, przodkowie to powinni być w korzeniach, a potomkowie bliżej, to będzie w domu. Ale niektórzy powiedzą, a na przykład otworzy książkę, to drzewo, jak rysuje drzewo, to jednak na góry mam przodków, a na dole, więc to są te lustrzane odbicia jakby, tak? Ale to jest, rozumiem, teraz tak, to jest to pokazane drzewo przodków, potomków. Od razu mogę zobaczyć, jak wygląda drzewo przodków tej osoby. Drzewo potomków, a tu możemy utworzyć w ogóle drzewo inne, a tu też możemy pokazać wachlarz w układzie wachlarza, tak? Czyli w takim układzie. Czyli jest osoba i są jak w kole, tak? Po lewej stronie jedne, przodkowie drugie, tak? Czyli takie cztery praktycznie podstawowe widoki. Mamy wachlarz, czyli to jest drzewo przodków. Tu mamy strukturę liniową, jakby ktoś chciał, to tak wygląda. Ona oczywiście jest skromna, bo tu nie mamy dalej, tak więc jakby w strukturze liniowej. Tu mamy też tutaj o, drzewo przodków i potomków, taka jest też struktura taka liniowa, jeżeli chodzi o drzewo przodków. Tu mamy drzewo, jak się chwilę przytrzymam, proszę zobaczyć, tu powinna być taka podpowiedź potomków, tak? Dobra, teraz jeżeli chodzi o, cofnijmy się na to, co możemy z tym drzewem zrobić? Ponieważ drzewo jest robione automatycznie, to Państwo tak jak powiedzieli, powiedziałem na wstępie, nie musicie się zastanawiać, jak wygląda Wasze drzewo. To jest drzewo, generalnie my je generujemy na podstawie tylko tego, co w formularzu piszecie, czyli osobę plus relacje między tą osobą, a innymi członkami, które macie wpisane. I to drzewo tak wyszło, tak? Co możemy z nim zrobić? Wygląd drzewa. Układ to jest to, co było. Pionowy, góra, dół, czyli to jest ten odpowiednik. Typ drzewa to jest, jaki jest. Edytuj ustawienia, za chwilę pokażę i to edytuj ustawienia. Możemy tak, pokazać rodzeństwo wybranej, pokaż przodków współmarzonych. Generalnie to też mówię tak, bo tu wiele osób mówi, ale to ja bym chciał zobaczyć, mam 10 tysięcy osób i chcę 10 tysięcy osób zobaczyć na tym widoku, tak? No to teraz tak, jeżeli to jest 10 tysięcy osób powiązanych w relacji genealogicznej, czyli przodek potomek, to już pokażemy, tak? Na tym widoku. Tak, tu nie mam ograniczeń. Ale jeżeli to są te linie boczne, czyli zaczynamy nie tylko jechać góra-dół, ale jedziemy też w boki, czyli rodzeństwa, ewidencjonujemy z tego rodzeństwa dzieci i tak dalej, no to już nie jest takie klasyczne drzewo, bo to już jest szeroko rozumiana rodzina, ale to nie jest drzewo genealogiczne. Bo drzewo genealogiczne wychodzimy od probanta i robimy jego przodków, potomków, bądź przodków, potomków. Tu nie ma, pokaż mi teraz teściu na moim widoku. No co, jak to jest mój przodek też? No nie, tak. No nie jest mój potomek, ani przodek. Ale ponieważ coraz więcej osób mówi, no ale no, mam tutaj tego trochę miejsca, chciałbym jeszcze oprócz siebie pokazać jeszcze trochę więcej niż tylko siebie, to zrobiliśmy taką opcję, która jest wyłamaniem drzewa genealogicznego i to zdajemy sobie z tego sprawę, ale to robimy tak, dlatego domyślnie jest to odhaczone. Jak ktoś chce, powie tak, a dobra, pokaż mi przodków współmałżonków, probanta, czyli moich, tak? Przodków, czyli po stronie jakby żony przodków, żeby im pokazać. Czyli Dorysa mówi jeszcze tą linijkę z boku, tak? Pokaż mi rodzeństwo wybranej osoby oraz ich potomków, czyli moje rodzeństwo, przecież moja siostra na drzewie przodków to jest to samo drzewo, ale na drzewie potomków jest, nie ma mojej siostry, bo no nie jest moim potomkiem przecież, tak? Moje tylko dzieci są niżej, tak? Jeżeli chodzi o potomków. No ale mówimy, dobra, pokaż, no bo chcę być, tak? Pokaż rodzeństwo współmałżonków, czyli tu już w ogóle wchodzimy w linię żony, że tak powiem, albo w tej chwili rysowałem drzewo swoje, więc mówię o żonie, tak? Czyli teraz wchodzę w ogóle w linię, nie dość, że chcę teści, to jeszcze chcę pokazać jej rodzeństwo, tak? Mojej żony, co w ogóle już nie jest w genealogii w ogóle jakby taki wprost, nie, no taki no wyłomiłeś, tak? Ale to są jakby elementy, które możemy pokazać na tym wykresie, czy ma być wyświetlane zdjęcie, czy nie. I teraz te odległości, odstępy pomiędzy pokoleniami możemy zmniejszyć, między osobami, czyli między osobami, między pokoleniami. Margines lewy, prawy to szerokość ramki opisu, czyli mówimy o tym. Mamy 250, no zróbmy na 150. Zastosujemy. Pozmieszamy się, tak? Czyli zmniejszymy, zrobimy bardziej kwadratowe. Program na początku
proponuje pewną wartość wyliczeniową, biorąc pod uwagę, że jest zdjęcie, że jest jakiś tekst. I generalnie proponuje jakieś tam, ale to można sobie tu zmienić. No, trzeba się liczyć z tym, że pewne rzeczy nam wyjadą z tej ramki, bo jak to sobie zmniejszy na tyle, na ile, że tak powiem, że już nie zmieszczą się napisy, szczególnie przy długich nazwiskach. A wysokość z kolei ramki? Nie, wysokość dobieramy do zdjęcia, tak? Bo jak ktoś już ma zdjęcie, no nie będziemy go tam zmniejszać, no bo to jakby... Tu trzeba też jedną rzecz wziąć pod uwagę. To ma być czytelne, tak? No, nie chodzi o to, żeby wydrukować teraz drzewo i ja mam z drugą chodzić i patrzeć, że tam są plusiki, kwadratyki, coś rozwiemy. Drzewo ma być czytelne, tak? I tą czytelność gwarantuje nam, jeżeli teraz... Każde drzewo jest generowane do formatu PDF, tak? Który można dostać w maile, można wydrukować, można wszystko. Tak? Można nawet dalej sobie obrobić, jeżeli ktoś tam jest grafikiem komputerowym, bo to jest format bardzo uniwersalny i format, który nie traci jakby jakości. I gdybym chciał teraz, załóżmy, odstąpię teraz od dalszych do pokazywania, chciał to wydrukować, bo teraz jest na ekranie tylko. No tak wygląda moje drzewo. Albo je zapamiętam, albo nie. A powiem, dobra, wydrukuj. No to tutaj przesunę, bo tutaj na tym czytniku nie widać. Jest opcja plik. Drukuj drzewo. No i teraz on mi zaproponuje. Drukuj jako PDF, JPG, czyli to jest obrazek. PNG, obrazek lub HTML, jeżeli ktoś by chciał na stronie internetowej sobie umieścić, to też będzie taki wydrukowany. Rozmiar strony, co jest to ważne. Proszę zobaczyć, my tu skalujemy wydruk. Zakładamy, że każdy chce wydrukować 100%, czyli to jest to, co widzę na ekranie w 100%, czyli chcę mieć tak samo jakościowo i wielkościowo. Ale ktoś może powiedzieć, a chwilę. Teraz tak, przy wydruku A4, bo taki mam tutaj, powiedzmy sobie, możliwość wybrania, proszę zobaczyć. Przy wydruku tylko tego drzewa, to nie jest dużo osób, tak? Ale przy 100% mogę zrobić albo tak, dopasuj skalę do jednej kartki, on mi wtedy wszystko zmniejszy, albo, czyli on zaproponuje 50%, żeby zmieścić na jednej kartce A4. Czyli chcę tylko taką w domu wydrukować na swojej drukarce sobie, tak? To mi zaproponuje 50%. Jak zrobię jednak, no nie 50%, bo jednak chcę te 100%, to mi pokaże, że zajmie mi to dwie strony. Jedna na dwie, czyli muszę mi dwie kartki ze sobą skleić, żeby to wydrukować przy skali 100%, czyli oryginalne, tak jak mam widzę, tak? Mogę oczywiście teraz to zmniejszyć sobie i z doświadczenia wiemy, że jak ktoś ustawi 70%, też będzie bardzo dobrze to czytane. Również jak na ploterze wydrukuje na przykład, nie wiem, 2 metry na metr, to też będzie to dobrze. No właśnie, ja mam pytanie o ploter, bo tutaj pokazuję... Nie, karty. Mówimy o PDF-ie. My drukujemy do PDF-a. Co pani, gdzie pani teraz pójdzie z tym PDF-em? Czy pani go pójdzie do drukarni i powie, mam na pendrive'ie tu moje drzewo, proszę mi je wydrukować? Czy pani sobie to w domu zrobi? To już od pani zależy. Nie, ale nie o to mi chodzi. To na pewno. Natomiast pokazuję liczbę stron. Bo wybrałem format A4. Jak pani chce mieć na ploter, wybiera pani jedną stronę. Jedna strona. Czyli w tym momencie jest jeden plik. Całość jest jako jedna strona. Całość, nie. Całość napis jako jeden plik. A ile stron będzie, w zależności jakie pani podłączy urządzenie do drukowania, tak? No, czyli jeżeli... Jeden plik. Będzie jeden plik. Wszystko będzie w jednym pliku. Ale wielkość jego może być różna. Tu nie podajemy, bo nie wiemy, jaki format będzie docelowy. Więc jeżeli pani chce drukować na ploterze, to pani wie, że to będzie dużo, to robi pani PDF-a z jedną stroną. To będzie pani, otrzyma pani zwrotnie jeden plik, który pani nagrywa na pendrive'a i idzie na przykład do drukarni i mówi, proszę mi to wydrukować. Oni powiedzą, to pani się zmieści na formacie A0. No to proszę bardzo. Albo pani się zmieści na A1. No to na A1, tak? Bo pani nie wie na A1. Ja pani pogubnie, ale znaczy może pani się dowiedzieć, ile to pani zajmie, ponieważ przy 70%, jak pani wybierze skalę A0, to też będzie jedna strona, tak? Przy 100 też pewnie wyjdzie nam, tak? Ale powiem, nie, bo chcę powiększyć. Mogę zrobić nawet 200%, czyli dwa razy większy niż normalnie by było tak wydrukowane. No tak, ale to są jakby to już takie rozważania trochę, że generalnie jest to, można do tego drzewa wstawić własny plik graficzny, na przykład ktoś ma herb jakiś, to można umieścić, tak? Można to wyrównać, tam na nazwę i tak dalej. Teraz weźmy, bo odkaczę tutaj, zrobimy wydruk, pokażę Państwu, jak to wygląda. Czyli mówię, że ma być do pliku PDF, ten plik będzie zapisany tutaj w tej ścieżce, będzie się tak nazywał drzewo, podobnie w przypadku PDF. Generuj wydruk. I teraz już mam PDF, tak? Tutaj zobaczę, ile tu jest procent. Jest trochę mniej. O! Wziąłem taki duży format, dlatego mi tak widziałem, tam z tą skalą, tak? I teraz mi poszatkował na format A4, nawet 15 stron, już opłatam chyba 200%, czyli się ustawiłem. Więc to jest jakby, zaraz zobaczę tu, ile mam. Zrobimy wszystko do jednego, na A0, przepraszam, dałem, no ale nie mam, ponieważ program szczytuje domyślną drukarkę, która jest zainstalowana w komputerze. Ja mam domyślną A4, a powiedziałem, że ma być druk na A0, więc on mi go poszatkował na ileś tam stron, żeby zmieściło się wszystko na A0. Więc to powinienem zrobić, tak jak powiedziałem wcześniej,
na jedną stronę, a to czy się wydrukuje, czy nie, to już Państwo zdecydujecie na własne urządzenie. Tak? Robię jedną stronę, nie 200%, tylko normalnie 100% i jedziemy generować plik. O, tak wygląda jeden plik. Ten plik można sobie zapisać na pendrive, zanieść do drukarni i wydrukować. Lub powiedzieć, a no nie chcę go drukować, tylko chcę go przesłać komuś, no to po prostu go biorę sobie tutaj plik. Bo już jest to otworzyłem, teraz już nie nasz program, tylko to jest plik do czytania plików PDF, tak? Robię plik, zapisz jako, no jakoś tam i sobie wysyłam mailem albo komuś w rodzinie wysyłam, to jest nasze drzewo i wysyłam jako załącznik w mailu, tak? Nie muszę wcale tego drukować. A jak Pan nam budował drzewo, to pokazywał, że można to drzewo w formie liniowej zapisać. Czy tą formę liniową też można wydrukować? No spróbujmy. Ja myślę jedną rzecz. Tak? Tylko na przykład ja bym chciała zwiększyć obrotowość na przykład. Czyli jest taka opcja. Tutaj? Dobra, to jest teraz tak. W programie to, co jest wyświetlane w środku, możemy definiować. Bo ktoś powie, że ja chcę mieć imię, nazwisko, chcę mieć zawód, chcę mieć adres, chcę mieć coś. Datę ślubu i tak dalej. Datę ślubu czy coś, co nie jest standardowe. Tak? To się robi w ten sposób, że każdy widok drzewa jest, ma swoje parametry. Czyli robiąc drzewo swoje, mogę powiedzieć, że ma być w kolorze zielonym i różowym. Ale robiąc drzewo żony, powiem, że ma być w innym kolorze i on będzie trzymał te parametry. Tak? Do tego jest takie służy narzędzie, wygląd drzewa, parametry. Edytuj zestaw. Domyślnie mamy, proszę zobaczyć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, nie, cztery, przepraszam, cztery, a te są moje, które wymyśliłem sobie zestawem. Każdy może sobie nazwać własny zestaw, bo powie, że jeden chce mieć krzywe, drugi chce mieć w kolorze zielonym, niebieskim, więc stwierdziliśmy, że, no bo na początku nie było nic, na początku było sotek. My nazwaliśmy kolory, ale potem oczywiście, a dlaczego tu jest różowy, tak? A dlaczego tu jest zielony? Więc w kolejnych wersjach to ewoluowało i co więcej. Więc mówię teraz tak, linie do dzieci, jaką mają mieć grubość? Jeden, dwa, trzy, cztery, czyli te linie, tak? No załóżmy 6. Zrobię zapisz. O, to jest to, nie? Tu. Kolory możecie Państwo zmieniać. Natomiast da się zlikwidować ściągi jako takie. Zamiast linie krzywe. Także ściągi linie. Zrobię to. Bo to jest krzywa, ale to jest zamiast to łamana. Linia prosta po prostu. Nie łamana, tylko po prostu linia z końcówką ściągi na linia prosta. Zaraz zobaczę tutaj. Nie doszukam się tego u siebie. Nie, chwilę. No może nie szukaj. Nie, na pewno to można. Ale to nie pan, co to potem byśmy porozmawiali, bo teraz już dokładnie tutaj nie. Na pewno można to zmienić. Chodzi o tą strzałeczkę, tak? Tak. A może i nie można? Nie wiem, już nie pamiętam dokładnie, ale być może nie można. Jeżeli chodzi o. Ale teraz tak, jakie macie Państwo możliwości, jeżeli chodzi o kolorystykę, tak? Więc kolorystyka jest praktycznie, jaką Państwo sobie wymyślicie, tak? Kolory możecie sobie własne zdefiniować, linie do przodków, jakie mają być w kolorze, w innym kolorze. Od probanda oraz jego złożonej do jej przodków również możecie zrobić te linie. Pokaż zdjęcie w ramce kwadratowej zamiast okrągłej, tak? Czyli na przykład, że ma być, bo komuś się może kwadratowej nie podoba. W ogóle ma być, jeżeli nie ma zdjęcia, ma pokazać awatar, czyli to, tak? Czyli takie coś, że... A tak nie mam nic, tak? Czyli taki awatar, no, dla innych jest to informacja, brakuje mi zdjęcia. O, muszę uzupełnić zdjęcie, oczywiście, tak? Więc można pokazać lub nie. Teraz tak. Sposoby numeracji współmałżonków można sobie tak zrobić, że to jest indeks, plus indeks liczba dzieci i tak dalej. Kolejna rzecz, tło. Tło tutaj w tym. Możemy wybrać jakąś teksturę, zapisać. Na przykład taką, tak? Lub waszą dowolną. To, co macie w komputerze, tak? Niektórzy mają herby na przykład sobie zrobione własne i na przykład jako tło tego drzewa robią herb, tak? To jest jakby Państwa plik jest na wejściu, tak? My tutaj nie ingerujemy w ten plik, tak? Kolor tła, to jeżeli nie jest wybrana tekstura, no to jest kolor jakiś. Może to zlikwiduje to. Kolor tła nie biały, a na przykład może być tak. I zapiszę. O, tak na przykład. Chcę taki, tak? Kolor ramki wokół osób, tak? No to tam i tym podobne. Grubość obwódki, czyli tego też, tak? Czy taka grubsza, czy mniejsza i tak dalej. Kolorystyka osób. Teraz. Dla mężczyzn mają być takie kolory. Na tym widoku drzewa, tak? Można sobie to zmienić dowolnie, tak? Czyli czcionka jaka tu, czy pogrubiona, czy nie, kształt ramki, wypełnienie tego kwadracika, jaki ma być. Dla mężczyzn mamy widać, z białego wchodzi taki gradient w zielony, tak? Tutaj, pomimo tej ramce, bo to jest o ten ramka, tak? Dla mężczyzn, bo jesteśmy dla mężczyzn, proszę zobaczyć. Obwódka, czy ma być wypełnienie jakieś, czyli tutaj w środku, czy nie.
i tak dalej, i tak dalej. Dla kobiet, proszę. Dla kobiet mają być takie kolory, tak? Inne niż dla... Czyli definiuje to, jak mają się te kwadracikami tutaj, czy one mają być w takich obwódkach, czy w takich kolorach. Też to Państwo macie pełną tutaj praktycznie gamę do sobie zdefiniowania. Oznaczenie osób zmarłych na widoku. Pasek w prawym narożniku ramki, pasek w lewym, symbol ewentualnie krzyża i tak dalej. Też można sobie to wybrać, że osoby zmarłe będą miały w ramce taki symbol, tak? Teraz to, o co Pani się pyta. Co mam wyświetlić w ramce? To jest zakres danych. A co człowiek ci powiedział? Czy ten liniowy też może? Aha, dobra, to zaraz się cofniemy szybko na liniowy. Pokażę ten staw tylko liniowy, tak? Klik. A drugie pytanie, ja mam... Tylko tło mi przyjął takie miano. Tak, miałem. Tak. Ja mam abonament Państwa i... Nie miałem, abonament nie mam. Chodzi o to, czy drzewo zrobione w Państwa programie mogę sobie wydrukować i wykorzystać w książce? To są Pani nas, to nie nasz program, tak? My tu nie mamy prawa. Nie mamy tutaj obostrzeń. Wie Pani, kupuje Pani licencję i może Pani używać. My nie mamy, że nie może Pani sobie książki na podstawie tego zrobić. Tak? Nie mamy tutaj obostrzeń. Tak? No zresztą w licencji może Pani przeczytać. Tam licencję mamy 5 zdań, więc w ogóle się zakręcza, to mamy dla użytkownika, a nie dla Pani. Żebyśmy się tam prawnie jakoś tutaj. Pierwsze są to Pani dane, a po raz kolory to już to Pani ustala, nie my, tak? Więc to już jest Pani jakiś wkład w to. Dziękuję bardzo. Nie mamy takiej opcji, ale wie Pani co, powiem tak. Pierwsza kwestia wyglądała tak, że mieliśmy ramki dopasowane do treści, do tekstu, tak? Ale to bardzo źle wygląda, ponieważ jedna ramka jest taka, druga jest taka, nie wiem, jak już w pokoleniu, to tak, mam dziadka takiego, babcię taką, bo mama udanych na przykład, albo nie mam zdjęcia. Generalnie to była jedna też 10 lat temu, pierwsza wersja drzewa, taka, że ona sobie sama dopasowała, to my wiemy, ile tekstu jest w tej ramce, tak? Wiemy, jak długi jest ten tekst i wszystko, mogliśmy wszystko to zrobić. My tu zawiniemy Pani, tak się postaramy się zmniejszyć ten tekst w ramach tej ramki, ale jak Pani mówię, byłaby opcja, bo tak mieliśmy na początku, że on automatycznie dopasował tu, to się okazało, że to naprawdę na wydruku bardzo źle wyglądało, lepiej mieć wszystkie równe, nawet jeśli nie ma prawnych danych. Ja wiem, że to chodzi o miejsce, ale tego wydruku nie trzeba drukować, tak? To może być na ekranie, można wysłać w PDF-ie, można zobaczyć, tak? No generalnie nie mamy, przynajmniej teraz, aczkolwiek widoki planujemy trochę przebudować, tak? Drzewa, żeby trochę bardziej zrobić takie, być może bardziej, no nie tyle co nowoczesne, ale bardziej takie sparametryzować. Być może tam taką opcję damy, że będzie możliwość jakby, ale to w przyszłości na razie nie mamy jakby tego tutaj tak wprost w planie. Jeszcze jakieś tu pytanie Pani miała o ten zakres. Dobra. To jeszcze teraz pokażę, miałam to o innym programie powiedzieć, a my już tutaj po czasie jesteśmy. To pokażę na przykładzie tego drzewa, jak tu w środku, tak? Czyli wchodzimy w wygląd, parametry, edytuj. I teraz proszę zobaczyć, ja tu pracuję na zestawie domyślnym. Zestaw prosty ma całkiem inne parametry. On ma wyświetlać, ma imię, datę urodzenia, datę zgonu, zawód wykonywany. Jeżeli nie, to mówię, nie chcę mieć zawodu, chcę mieć wyznanie. I teraz, to co tu Państwo tu wpiszecie, to są znaczniki. Przed datą urodzenia ma być gwiazdka, przed datą zgonu ma być plusik. Przed miejscem urodzenia mogę zrobić sobie odstęp, jedna spacja, a tu na przykład początek ma być o na przykład 1.1.1. Z jakiegoś powodu, tak? Teraz, proszę zobaczyć. Dane wyświetlane w tytule, czyli to jest to. Tu u góry. Ma być nazwisko rodowe, a może być tylko imię, nazwisko i nazwisko rodowe. Chcę mieć tak, proszę zobaczyć. O, od razu mi się to zmieniło, tak? Tutaj. Tu mam imię, ponieważ mam imię. Proszę zobaczyć, mam Dariusz Stępski i Dariusz. Ponieważ powiedziałem, że w pierwszym wierszu to jest nagłówek, czyli to jest to. Tu jest ten dołącz tytuł i przyrostek, który mamy w edycji. To nam się pyta, po co tam trzeba by pan wpisać magister, to mogę to dołączyć do tego lub nie, tak? Do tego nagłówka. Tu jest, proszę zobaczyć, imię,
Drugie imię, nazwisko, mogę powiedzieć, że to ma być data urodzenia, z jakiegoś powodu, bo jeszcze raz sobie zrobię, żeby pokazać, że można te rzeczy, no, mam dwa razy na to. Czyli to, co Państwo tutaj chcecie wyświetlane, chcecie mieć wyświetlane, to definiujecie w czterech tych wierszach, tak? I to, co tutaj zdefiniujecie, co ważne, to jest trzymane tylko dla widoku mojego drzewa, że ona może mieć taki parametr w środku, że ona mogę na przykład mieć inne, na przykład rzeczy, które mnie interesują, tak? Te parametry są trzymane dla danego widoku drzewa. Bo ja teraz zrobię drzewo dynamiczne swoje, ale mogę powiedzieć, ok, zamknij, pokaż mi teraz drzewo. O, jeżeli chcę zapisać, to co tam, dobre, zamknę. A teraz, jeżeli chcę pokazać drzewo żony, no to musiałbym tą żonę znaleźć na liście sobie na przykład. O, widzę tutaj. Widzę, dobra. Mogę sobie to albo tu znaleźć, albo tu, jeżeli znam, powiedzmy, albo tej osoby i zrobić jej drzewo. I drzewo będzie inne całkiem. I też te parametry, które są tutaj, będą cztery dla niej przypisane, tylko dla tego drzewa, tak jeżeli zapiszę. I to wszystko w tym programie jest, tak? Wszystko jest w tym jednym programie drzewo genealogiczne, jeżeli chodzi o taki... Jaki to jest program? Jeszcze raz? Drzewo genealogiczne, tak? Teraz chciałem pokazać, teraz zobaczyliśmy te dane, ja pokażę Państwu na danych realnych, jak to wygląda, bo teraz już mieliśmy taką małą tutaj próbkę. Nie będę zapisywał tych danych. O, i teraz jeżeli zrobię, czy zapisać dane nie, to nic nie zapiszę. Koniec, nie mam tych danych. Tak? Nie, tak? Teraz pokażę, jak wyglądają już takie bardziej wypełnione te dane, no bo teraz byśmy musieli o każdej zakładce sporo czasu poświęcić, a widzę, że tego czasu już niewiele nam zostało, właściwie już go nie mamy. Tylko wczytam inny plik z danych. To jest też pytanie takie, ktoś mi zadał, czy w jednym pliku, czy w wielu. Mogę mieć w wielu, to jest jak to się chce. Mogę mieć w jednym. Jak się ma w jednym, to zawsze mamy tą pewność, że możemy gdzieś tam połączyć tych przodków kiedyś tam naszych, tak? Albo nam w widoku pokazać większą liczbę. Jak ktoś zrobi tylko ze strony męża, a w drugim pliku dane ze strony żony, no to jak zrobię drzewo przodków dla dzieci, to nie będę miał jednej strony, tak? Bo mam w innych danych, w innym pliku. Więc lepiej trzymać to wszystko w jednym pliku z danymi. Teraz sobie naczytam te dane, tu wezmę. Jest taka opcja, ostatnio używane pliki. To ostatnio to był ten brzeg, a teraz mamy ten. Ja tu nie mam dużo danych, bo tu mam około 500 osób. I nigdy nie byłem taki, żadnym od razu powiem. Proszę? Jest jakiś limit? Nie mam. Nie. No mamy użytkowników, co mają po 20 tysięcy osób. To nie musi być koniecznie rodzina, bo zakładam, że nie mówię, nic nie zbiera się tam. No to co może tak zbierać, którzy mają różne rzeczy, które zrobią, tam i sobie coś tam zbierać. Ja, mama, babcia. Tu proszę zobaczyć, tu są wszystkie osoby, które są. Część mam zdjęć, część nie mam. Tak, o, tak to wygląda. Mogę sobie te osoby wyszukiwać po dowolnym ciągu. Dane osoby. Jak znam tylko na przykład imię, to wpiszę Anna. Pokaż mi wszystkie Anny. Tyle mam. Tak? U siebie. Jak znam nazwisko albo część nazwiska, syty E, to mam wszystkich następnych. Tak? W bazie, tak? Czyli, o, i teraz proszę zobaczyć. No i tu mamy te wszystkie osoby. O. I mamy na przykład, teraz tak, związki, ile mamy? Mamy 156 związków, to jest informacja na dole, ja pokażę, przesunę ten ekran, o, może tu będzie widać. A przepraszam, tak? Czy mógłby Pan pokazać zabezpieczenie, czyli zrzucenie tego całego drzewa? Tak, to pokażę zaraz na chwilę, to właśnie powinien być wykład, gdy mam drzewa, ale dobra. Ale to i tak tylko, że tak powiem, tutaj jakby dotykamy tylko tego. No tu generalnie możliwości, które nawet nie sięgnęliśmy do ustawy, jakie są, ale tak chciałem Państwu tylko pokazać tytułem wstępu do tamtych programów, że powinniśmy te dane gdzieś mieć i tymi danymi zarządzać, tak? Najlepiej lokalnie, nie gdzieś w internecie, bo jeżeli też tu podrzucę pod ten internet, to że Państwo myślicie, że tylko Wy macie dane, to dostęp to nie, przecież te dane nie mają, przecież ten informatyk, który siedzi na serwerze, przecież on widzi, no nie musi się logować, żeby zobaczyć Wasze dane, tak? On nie musi się logować, żeby skopiować te dane z internetu. To jest tak jak my mamy serwer internetowy, no to jeżeli ktoś coś zrobi, no to ja teraz te dane widzę, jeżeli chcę. Jeżeli mam złą wolę, to mogę z tym zrobić wszystko, tak? Sprzedać, zniszczyć, wszystko mogę z tym dane zrobić, tak jako administrator, tak? Bo on nie widzi waszej aplikacji, on widzi te dane surowe na serwerze, on może z nimi zrobić wszystko, to jest kopiować i komuś sprzedać, tak? Więc tutaj macie te dane u siebie, tak? Więc dane są wszystkie u was na komputerze. I teraz jeżeli chodzi, tylko chciałem tu pokazać pewną skalę, więc tutaj mamy te wszystkie osoby, proszę zobaczyć, po prawej stronie mamy od razu pełną charakterystykę tych osób. Pokażę Pan te z tego przykładu. Tak, pokażę, mogę pokazać. Weźmy sobie. Ja tu mam część rzeczy zapisanych, bo to jest właśnie ta zakładka służy do tego, które są już zapisane. Ale to na razie na ekranie pokażę.
Znaczy, no teraz on przyjął te ustawienia, bo jednak domyślnie zmieniłem sobie na takie tam zielonkowate, bo wtedy one będą selenowe, czy tam. Tu, jak ktoś chce, nie widzi, może skalować, tak? Tu jest taka, widzicie, po prawej stronie Państwa, tu proszę spojrzeć. Jak ktoś czegoś tam nie widzi, może sobie powiększyć to, bo tu jest całe to drzewo. Jakby teraz chciał ten PDF zrobić, no to robię plik, drukuj drzewo i generuję od razu. No i tak wygląda w PDF-ie, tak? Tylko to jest przy 18%, tak? Normalnie przy wydruku pójdzie tak. I taka będzie jakość, tak? W 100%. Może tu złapiemy jakąś osobę. O, tak będzie wyglądać, jeżeli chodzi o jakość, tak? Także tutaj, no tutaj oczywiście, bo to jest 100%, no, a to jest dość dużo tutaj osób, więc może pokażę na 50, będzie o, bardziej pokażę, tak? O, jak to wygląda. I to już jest do plik, który można wysyłać lub wydrukować na drukarkę lub tam w drukarni, tak? Czyli takiego PDF-a. Zapisujemy go i sobie coś z nim robimy dalej. Tu oczywiście dałem tą jedną stronę, tak? Tu proszę zobaczyć teraz, jak zamknę to drzewo. Nie zapiszę tych danych tutaj. Zdjęcia grupowe. Chciałem tylko jeszcze o tym pokazać, tak? Mamy na przykład o takie zdjęcie. O. Jedynka, dwójka, trójka, czwórka, piątka, siódemka i to są osoby, które są opisane, tak? Czyli kto występuje na tym zdjęciu? Mogę mieć tą osobę albo z bazy wziętą, albo mogę pisać, bo nie znam, mogę nie mieć jej u siebie, więc ona jest no, sąsiad. Bo też mogą mieć takie zdjęcie tam na grill, czy i tak dalej. Więc można sobie to opisać w ten sposób, tak? Tu są karty grobów, też są, tak? I to można sobie, o, na przykład jest charakterystyka. Nazwa, charakterystyka, rodzina, szerokość, można długość, można wkleić to z kąsiek, ktoś chce tam z GPS-a, tak dalej. Cmentarz, kogo dotyczy, informacje o grobie dodatkowe, jak ktoś ma, to pisze, tak? Czyli to jest taka karta jakby grobu. Miejsca to są wszystkie słowniki miejsc, co u nas się pojawiło. Proszę zobaczyć, Babimost i kto występuje w tym Babimoście. Czyli jest tutaj, są dwa odwołania do tej miejscowości, tak? Jak kliknę Bydgoszcz, to mam tyle odwołań. Tyle jest osób, które coś mają w Bydgoszczu, tak? Mogły urodzić się, umrzeć i tym podobnie. Związek małżeński i tak dalej. Źródła to są te źródła, na przykład akty zgonu. Pokażę, to jest takie ogólnie, ale to może mam źródła, nie będę tego czasu. Miejsca to było. Kalendarz, o, proszę zobaczyć. Tu jest kalendarz na dzisiaj. Mamy pomniejszy, żeby to było widać. O, 16 to. Tak? I tu mamy 52 rocznica, tak? Zgonu, tak? Tych osób tam i tak dalej. To mamy tutaj ustawione. To można sobie zrobić, że każda z osób można powiedzieć, że chce mieć lub nie, bo nie interesuje mnie. Mam w bazie 1000 osób, to przecież nie będę wyświetlał osób, które mogę tam wysłać. Więc mogę sobie odhaczyć, że nie przypominam tej osobie. W karcie tam osoby, gdzie mam imię, nazwisko, jest takie pole. A tu z kolei osoby z ustawioną opcją o rocznicę. A tu ile liczba dni mogę ma brać pod uwagę, bo tutaj mamy 30 dni, więc mam 30 dni wzięte w najbliższym czasie, kto ma co, tak? I to by było może tak bardzo, bardzo, bardzo pokrótce, jeżeli chodzi o to. Czyli mamy teraz dużo danych. Te dane musimy, no albo się nie zbieramy danych po to, żeby je zebrać, tylko żeby coś z nimi zrobić. Najlepiej wydrukować, udostępnić komuś, przekazać tam, nie wiem, czy w formie jakiejś publikacji, czy w formie właśnie tego pliku PDF, ale można też w formie takiej książki. I teraz pokażę Państwu, tu mam dane właśnie te 500 osób i powiedzieć, że jedną z nich jest książka przodów. To już zrobię tak błyskawicznie, bo zresztą to się szybko robi. To jest jedna z tych właśnie publikacji, to Państwo mieli okazję zobaczyć, a może jeszcze sobie zobaczycie. Państwo, może jedną tu. Jedna jest co, druga patorku, bo mamy dwie takie aplikacje. No i teraz tak, żeby wygenerować taką księgę, to muszę znać tylko jedną rzecz. Dla kogo chcę wydrukować taką księgę? Nic więcej nie muszę znać. Z punktu widzenia. Program sam sobie dobierze wszystkie osoby będące w tej relacji, czy to jest przodek, czy tam jest potomek, to jest program, sobie sam je dobierze, całą grupę osób, która jest z nim powiązana, jak również zrobi wprowadzenie nasze, czyli z odmianami gdzie urodził się, gdzie urodził się, tak dalej. To można również oczywiście zmienić. Czyli robię utwórz księgę przodków. Tu mam jedną osobę wybraną, mówię nową. I teraz program się podłącza do danych. Jeżeli mam jakiś program albo w GetPodzie, czyli mogę mieć tam MyHeritage, jak Państwo macie, czy w innych aplikacjach jakieś inne genealogiczne, możecie mieć plik w formacie GetCom. My go też czytamy, wyświetlimy Wam tą księgę. Lub w naszym programie, wówczas jest to DG. I to jest to pytanie, plik DG lub GetPod, tak? Wskazuje źródło. Program będzie zobaczył, że ponieważ ja mam tutaj drzewo, więc zaproponował mi, że z tych danych to wyświetlić, tak? Tą księgę. Ale mówi, ale kogo? No to wybierz. I w tym momencie się podłączamy do drzewa.
i mówię, a chcę tutaj na przykład dla Stęski Józef, na przykład dla niego, dla niego chcę zobaczyć jego przodu, na się drukować sobie taką księgę. I generalnie mógłbym zakończyć na tej powieści generuje, już będę miał gotową publikację. Ale mogę powiedzieć tak, ponieważ ta księga powstała nie tylko dlatego, żeby drukować te dane, które mam, ale ta księga powstała również po to, że tych, których nie mam, chciałbym też mi ręcznie wypełnić. Czyli dając mi tą księgę, żeby mi program pokazał, proszę zobaczyć, to jest ta opcja. Dodaj brakujących przodków w ramach istniejących pokoleń. Bo jak robimy przodków, to wiadomo, że oni idą w ten sposób. Ale zazwyczaj jest tak, że Państwo rozwiniecie tylko jedną linię, tą swoją. Tak? A tych partnerów to raczej tak po macoszemu, czyli do teściów i potem już tak są. Ale dając taką księgę teściowi, czy tam teściowej, mogę poprosić, aby pełnił tam te luki ręcznie, tak? Bo ja daję pewne przygotowanie. Więc mogę sobie zrobić taką opcję, dodaj brakujących przodków w ramach istniejących pokoleń. Czyli jeżeli ja mam pradziadków, to dopisz mi pustych, nawet tam, gdzie nie mam tych pradziadków, tak? Do wypełnienia ręcznego. Jeżeli to zaznaczę, to proszę zobaczyć na tym rysunku. O, pokażę, tak? Że mam być jeszcze coś takiego. No i robimy, pokaż księgę. Księgę idzie do PDF. Mamy, więc nie zrobiłem, tak? Proszę zobaczyć, taki wygląd, tak? Wskazałem probata, czyli dlatego, no, to jest mój wujek akurat. Proszę zobaczyć, ma być ten, więc my domyślnie dajemy. Księga przodków, Jan, Step. I teraz proszę zobaczyć, ja nic nie robiłem, ani wprowadzenia, nic, tak? Probatem mniejszej książki, dlatego staraliśmy się pisać tak trochę, żeby omijać odmiany, tak? Bo to jest najgorsze, żeby... Ale to jest tylko nasz tekst, który zaproponowaliśmy. Jest Józef, urodził się, tu i tu zmarł, tu żył, jego ten... Najstarszym znanym przodkiem jest Andrzej Kujaczyński, który zresztą tam jest w tej książce, tylko tam jest dla kogo innego wygenerowana ta księga, który urodził się tu, w miejscowości, serdecznie zapraszam. Jeżeli komuś to nie pasuje, zamyka program, wchodzi w stronę tytułową, tylko we wprowadzenie, bo to jest wprowadzenie. Mamy tą opcję. Generuj treść na podstawie danych probata, czyli właśnie my mamy sami automatycznie wygenerować, lub powiedzieć, tekst, tekstem, ja sobie sam chcę pisać, bo mam fajną rzecz na wprowadzenie. Odkaczam to. Mogę sobie pobrać, co program zaproponuje, ale powiem, sorry, to mi się nie podoba. We wprowadzeniu. Nie chcę tak. O tak. I robię, pokaż księgę. O, proszę zobaczyć. To, co wykasowałem, już tego nie wiem, tak? Bo z jakichś powodów nie chcę. No ale dalej powiem, no nadal coś mi się tam nie podoba. No nie, nie jednak niech to dami, bo to jednak jakoś było lepsze niż to, co wymyśliłem. Czyli wracam się z pokoju. Układ strony. Tu jest format. Tu jest tekstura, czyli to, co będzie w podglądzie. To możemy sobie zmieniać na dowolne. Nasze cztery, które my proponujemy, lub ktoś ma własne tło, herb, cokolwiek, może sobie użyć jako podkład do tego, co będzie na tej księdze, tak? Wydruk dwustronny, jeżeli ktoś chce na dwóch stronach, chce oszczędzić, więc nie chce na jednej, tak jak tu mamy na jednej wydrukowane, a ktoś powie, że chce na dwóch. No to czyli będzie jedna, to będzie druga, to tu. No oszczędzamy dwa razy. Dokładnie, tak? I to wstaw puste, parzyste, to chodzi o to, że jak ktoś chciałby, tak jak tu jest wydrukowane, że mam jednostronny wydruk, ale z tyłu nie chcę mieć białej kartki, bo to jest wydrukowane na białych kartkach. To, co Państwu pokazałem. Ale dałem tło, ale dziwnie by to wyglądało, jakbym miał na pierwszej stronie tło, a na drugiej miał białą kartkę. Więc tu jak zaznaczę tą opcję wstaw puste, parzyste strony z tłem do wydruku dwustronnego, to w tym momencie on mi na stronie na drugiej samochodu. Tak? Czyli będę miał fizycznie odpowiednią taką kartkę. Powiedzmy starą, czy tam zmienioną i tak dalej, tak? To tło, które Państwo wstawicie, będzie mieli na przykład herb, jak ktoś będzie, to będzie na pierwszej stronie w tym momencie, a na drugiej nie będzie miał danych, tylko będzie miał sam herb na przykład, tak? To jest ta opcja, do tego służy. Nagłówek, stopkę możecie Państwo zmienić. To jest domyślnie nazwisko, imię probanta i tak dalej, no, stronę tytułową, może się nazywać księga przodków, może się całkiem inaczej to co jest tam zatytułowane na pierwszej stronie, nie, układ takiego na pierwszej stronie, mogę nazwać inaczej, że to jest księga rodowa rodziny Kowalskich. Przykładu. Tuż Państwo decydujecie. Wybieracie kolor czcionki, jaki rodzaj czcionki i tak dalej. Wprowadzenie, to jest to, co mówiliśmy. Schemat graficzny, kolorystyka tych osób, które tam w środku są, można sobie wszystko ustawić. Można zostawić na domyślnie, żeby zobaczyć, jak to wygląda, albo popastwić się i sobie pozmieniać na własne jakieś rzeczy, które tam Państwo chcą, tak? Wykaz osób, jak ma wyglądać, jaką czcionką, jaką wielkością czcionki ma być, czy ma być ramka wokół zdjęć osób, czy nie, tak jak tam jest, ma być, czy nie. Wywód przodków.
Jak się ma nazywać ten rozdział, podobnie czcionki i tak dalej. Statystyka, czy ma być w ogóle, czy nie, to odhaczamy tutaj, tak? Czyli te słupki, wykresy, najczęściej występujące nazwisko, imiona i tak dalej, i tak dalej. To możemy odhaczyć lub nie. Tytuł wykresu każdego możecie Państwo sobie nazwać. Jeżeli komuś nie pasuje ten tytuł, który my proponujemy, możecie powiedzieć, że to jest inny tytuł, ma być. Inaczej nazywać się. Indeks osobowy. Jak się ma nazywać, jakie tam rozmiary. Dodatkowe strony to są te notatki, które są na końcu. Ja dałem dwie, może ktoś mieć pięć co, no ale już wpisanie czegoś tam. I teraz jak wygeneruję, proszę zobaczyć, bo dałem tą opcję, żeby mi te puste bloczki dorysował, tak? Ja sobie pomniejszę to, bo tu mamy 107%, tam żeby więcej widoczne, tak? Mówimy o tym schemacie, proszę zobaczyć. To jest ten schemat, ale tu wszystkie dane mam, więc jadę dalej, tak? O, tu nadal dane mam, tylko nie mam uzupełnienia, bo miałem imię, nazwisko, ale to czyli dane ciągle mam. Mam. I tu możemy, o tu już są zdjęcia, których nie mam, to wszystko można sobie tutaj, no tu dałem, tu jest mało, tu akurat ta funkcja nie zadziałała, ponieważ przodków dla tych wszystkich mam, tylko osoby, których wybrałem. Jakbym nie miał, to mi dorysuje po prostu na tym wykresie puste kwadraciki do wypełnienia pozoręcznego. Tak, tutaj na tym wykresie, to co mówiłem, tej opcji, o tu. Tak? Że on mi dorysuje po prostu, ale że akurat u wszystkich miałem, nic nie miał co mi dorysować, tak? Tych pustych, ponieważ akurat wszystkie miałem. I to jest to są przodkowie, tak? Tej osoby. Czyli jedyne, co Państwo musicie wiedzieć tutaj, z punktu widzenia Waszego, to jest wywód przodków. To wszystko, proszę zobaczyć, ten tekst cały my tu wypełniamy. Również dajemy, jak tu Państwo zobaczycie, powiększę Wam. Indeksy, to nie jest tylko tak, że to jest taki sobie tam wydruczek, proszę zobaczyć. O, Helena Stecka z Nowokrocińskiej, jest trójeczka, odwołania, tak? Tu jest dwójeczka. Macie Państwo po prostu odwołania do wszystkich osób, tak? Które potem są. Na końcu o, statystyka i tu proszę zobaczyć, na końcu będzie ten indeks. O, i tu są, na której stronie dana osoba występuje, tak? Macie na końcu indeks, czyli nie musicie szukać stuka, kiedy macie 100 zadań. Możecie na przykład sobie alfabetycznie sprawdzić, o, Jan Kowalski wstąpi na stronie 5, tak? I sobie szukacie już na tym stronę 5, oczywiście, tak od razu, tak? Czyli to wszystko jest robione, proszę zobaczyć, z automatu. Ja mogłem tam w ogóle nie ingerować w te kolory, ustawienia, tylko po prostu zrobić od razu generuj i mam już gotową do publikacji. Ten plik w formacie A4 zanoszę do drukarni, okładam, drukuję, okładam. Papier może właśnie sobie w drukarni wybrać jakieś inne kolory, to już wtedy podoba, nie pusty i tak dalej. I na tej samej bazie, i to jest ten program drzewo przodków, tego nie będę zapisywał. A drzewo potomków jest analogiczny program, z tym, że tutaj idziemy, wybieramy jakby, może inaczej zrobię bez wątpienia, co mam, żeby szybciej nic nie pokazywać. O, na tym przykładzie pokażę. Wybieramy probanta, czyli robimy od tego protoplasty, jedziemy w dół, bo chcemy potomków jego, tak? Czyli dla, powiedzmy, dla dziadka, żeby zobaczył wszystkich swoich wnuków i tym podobne, tak? Czyli wszystkich, co idą. I o to właśnie chodziło. Tak. I to jest ten, no ale to jest ta aplikacja generalnie postawiona w systemie, to znaczy bardziej tak, żeśmy zakończyli, ale ona, bo to też wielu użytkowników, bo nie mówił, że fajnie, że jest przodkowie, ale teraz jak tych podatków, jak temu dziadkowi pokazać jego wszystkich wniosków, no, tak? Nawet to robię, no właśnie. No. Więc generalnie można takie, podobnie tu można wszystkie elementy zmieniać, proszę zobaczyć, schemat i tak dalej, ale mogę nic nie robić. To co, jedyne co muszę zrobić, to muszę wybrać protoplastę, nic więcej, bo to jest jedyne co ode mnie program wymaga, bo on nie wie dla kogo ma wysyłać tych potomków, tak? Czyli tutaj wskazuje wybierz i kogo, tak? Bo ja mogę zrobić z dowolnego poziomu, ja nie muszę wcale wziąć protoplastę, ja mogę zrobić mojego tatę, powiedzieć, że od niego ma być drzewo. No tak, bo dziadek chce mieć. Bo dziadek chce mieć, tak? Lub dziadka, że tata wtedy jest w górę, a poniżej inny. A ktoś powie, a to zrób mi dla wujka, no to zrób to dla wujka tutaj, tak? Bo ja mam w bazie osób, nie tylko góra, ale mam też lewo, prawo, mam też swoich wujków i swoje ciocie i mogę teraz powiedzieć, a zrobię prezent wujkowi, bo ma urodziny, imieniny czy coś, czy jakąś rocznicę mają, to zrobię im drzewo potomków ich, czy ja ich nie rozwijam i ja tutaj, no mam, ale zrobię im prezent, bo mam część dalej i zrobię sobie dla nich takie drzewo jako prezent, ładnie obłożę i na rocznicę albo na jakieś uroczysty idealny prezent, tak? Wszystkie aplikacje mam w cenie 80 zł dodatkowo, dzisiaj 50. No i co mam pytać, czy dla uczestników konferencji są inne ceny i czy ta aktualizacja używa jest w tym wyniku? Tak, zrobię dzisiaj tak. Dzisiaj, ale teraz? A gdzieś w Trójmieście można kupić? Można u nas, w Sopocie. Tak, ale słuchajcie, gdzie na niepodległości? Tak, 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 proszę? Jaki numer? 645. 600? 45. To jest tak więcej 45. Czy aktualizacja na
aktualizacja w ogóle do drzewa, to znaczy tak, powiem tak, drzewo ma licencję pestycydową, nie ma. Tak, ja wiem. Ale jak już mówiłem o drzewie, więc to od razu Pani powiem, muszę odpowiedzieć zaraz na to pytanie. Więc filozofia jest taka, że drzewo jest, wszystkie nasze programy, to nie tylko drzewo, wszystkie nasze aplikacje są z instytucjami do szkodów. Raz Państwo kupujecie i macie do Państwa. Ale ten program ile? Normalna cena jest 200, dzisiaj 100. 100? Wszystkie aplikacje są dożywotne, nie macie coś takiego, że Państwo musicie coś kupować. Od momentu zakupu macie jeszcze rok na pobieranie aktualizacji. To też takie nasze doświadczenie, bo na początku nie mieliśmy, tak? I wydaliśmy program, a jutro powstała aktualizacja. A mogę ich kupić jutro, tak? A mogę ich kupić wstrzymać. No wiadomo, tak jak w sklepie, to dzisiaj promocja i tyle. Więc generalnie dajemy, oprócz tego, że Państwo macie tą licencję dożywotnią, przez rok macie dostęp do wszystkich aktualizacji. Czyli wyjdzie, następna będzie w październiku tego roku jest planowana, więc generalnie będzie dostęp do tej aktualizacji przez rok, tak? Średnio jest 7-8 w ciągu roku aktualizacji, tak? Które obejmują różne rzeczy, nie tylko poprawę jakichś błędów, które użytkownicy zgłoszą, niektóre literówki, niektóre poważniejsze, niektóre mniej poważne, ale też dajemy pewne nowe rzeczy, tak? które jakby w aplikacjach, głównie od użytkowników, tak? My już żeśmy dawno, my swój poziom żeśmy zakończyli, jeżeli chodzi o genealogię. Teraz też raczej bardziej użytkownicy nam mówią, co oni by jeszcze widzieli, tak? Jeżeli chodzi o ta aktualizacja, przez rok jest ta aktualizacja zakupu, po roku program wejdzie w tryb, jakby ponieważ jest licencja dożywotnia, czyli cały czas macie normalnie działacie, tak jakby nic nie było, tylko że nie możecie aktualizować się, tak? Chyba że ktoś powie, a chcę mieć nowszą wersję i znowu rok, no to kupuję, cena jest 60 zł, dzisiaj 40. Tak, i ja tutaj widzę, że w tej chwili, jak mówię, którą mam, to co od fizycznej dzisiaj doznaję? Kurczę, proszę bardzo. Ty proszę Pani do programu i w tym momencie ten klub wie o tym, że przez rok może tego pobierać. Jeżeli Państwo zdecydujecie, powiecie, a nie będę na razie to co mam, bo chcę się zaznajomić, nie musicie kupować. Ta aktualizacja, tak powiedziałem, to jest opcja, to nie jest coś, że ja muszę. Licencja jest dożywotnia. Czyli mamy użytkowników, którzy kupili 10 lat temu nasz program, do tej pory nie. 9 lat temu. No i Państwo się nie aktualizowali, to tak działa, tak? To nie jest tak, że my zablokujemy Państwu dostęp, tak? Bo coś. Nie, licencja jest dożywotnia. Tak? To nie ma tych gadżetów już na chwilę dodatkowe, ale. Właśnie to są pewne rzeczy, które można, to dlatego też właśnie to jest to, że można, nie trzeba. To jest opcja dla Państwa, tak? Niektórzy nie potrzebują generować ksiąg, przodków czy potomków, no bo nie chcą, tak, z jakichś powodów. Bo jak o tym nie pokazałem, to program jest wyposażony w kronikę rodzinną, program drzewo, który zbiera wszystkie dane, które Państwo zgromadzili, mogę odpalić, tak, jak Państwo chcecie, czyli podaję. Kronika rodzinna też proszę, tak? Nie, to jest narzędzie, które jest w programie drzewo dostarczane razem z aplikacją, tak? Pokażę. Bo o tym wielu użytkowników nie wie, że takie narzędzie jest, że można sobie wygenerować papierową wersję wszystkiego, co zgromadziłem w programie, tak? Czyli nie to, że mam na komputerze, ale chcę mieć wydrukowane, tak? W tym programie. To nie jest w tym. Mówię, co to się teraz potrzeba, pokażę, jak wygenerować ten program, tak? Czyli wchodzę jeszcze raz, otwieram program drzewo, proszę zobaczyć. Czyli jestem na tym pierwszym programie, o którym prosiliśmy trochę za dużo czasu. Program, ponieważ zapamiętam ostatnio dobrze otwarty plik, ponieważ on już domyślnie powiedział, że a tu ma jeden. Czyli jesteśmy na moich danych, idziemy w narzędzia, proszę zobaczyć te narzędzia. W narzędziach jest cała grupa narzędzi, o których w ogóle nie mówiłem dzisiaj, między innymi ta kronika, tak? Ale jest różne. Są nazwy rocznic ślubnych, arkusze genealogiczne, jest wyszukiwanie duplikatów osób, jest cała weryfikacja danych, to wszystko jest w narzędziach. To jest kwestia na kolejne, byśmy musieli warsztaty to poświęcić, żeby tylko pewną z tych grup zrobić, tak? Ale dla Państwa najbardziej interesujące dla Państwa w tej grupie, na tym pierwszym etapie są dwa narzędzia. To jest kronika rodzinna, czyli krótko mówiąc papierowa ewidencja tego wszystkiego, co zgromadziłem, łącznie ze zdjęciami, ze skanami i tak dalej. Wszystko, żebym miał, bo padnie mi komputer i co teraz, tak? Albo na przykład niektórzy użytkownicy mówią, dobra, zakończyłem już etap genealogii, sorry, zostawiam potomkom i sobie tam dalej robią. Ja zgromadziłem to, daję im program, daję im wydruk, mówię, słuchajcie, to jest dalej wyjrzą, ja cię, bo ja już nie mam siły, albo sił, środków i tym podobne. Więc takich podstawowych narzędzi, które mało który z użytkowników wie, bo wiemy z doświadczenia, tak? My te narzędzia rzucamy tutaj, a niektórzy w ogóle nie czytają, co my tam rzucamy, bo no, kronika rodzinna. Możemy sobie nazwać. Tu jest folder, gdzie będzie ona wygenerowana, nazwa pliku, nagłówek, jak się ma nazywać, na przykład. Kronika rodzinna,
nie wiem, rodu, takich i takich. No, Państwo wpisujecie sobie, co chcecie tutaj w tym miejscu. Czy ma kronika zawierać stronę tytułową? Tak lub nie? Tak. Edytuj. No, ma się nazywać tak. A jak ma się nazywać jeszcze coś tam w tytule, to dopiszę tak. Zapisz. Czyli to jest ta moja strona tytułowa. Czcionka jest do wyboru. No to tu macie Państwo całe narzędzie, tak? Tak? Kolor, czcionka, rozmiar, to by było. Dobra. Czy ma być spis treści dołączony, czy nie? Czyli co jest na jakiej stronie, że tu mam osobę, to ma być. Od autora. No, mam. Zapraszam wszystkich. To jest napisane ogólnie wstępnie. Tak, kto chce, można to zmienić. Tak? My to piszemy. No, zapraszam. Jest napisane tak, żeby każdemu to pasowało. Nieważne, jaką rodzinę ma, tak? Dobra, od autora. Jak ktoś chce coś dopisać, no to jedzie, tak? Ja chcę tam do autora sobie więcej niż jedną. Dobra. Robimy zapis. Następnie. Czy ma być dołączona historia rodziny? Bo też nie powiedziałem, w programie jest możliwość ewidencjonowania zdarzeń. Na przykład ślub Kowalski, ślub tego. I są takie data, miejsce zdjęcia, data, miejsce zdjęcia, data, miejsce zdjęcia i tak dalej. I ta historia jest tutaj wówczas też prezentowana lub nie. Wstęp do wykazu osób. Teraz kronika jest podzielona w ten sposób, że mamy wszystkie osoby, które są. Teraz mogę napisać wstęp. No i ten wstęp ma być, ma się nazywać tak. W rozdziale tym zostały zamieszczone formularze osób, członków naszej rodziny, wszystkie zgromadzenia na terenie, pozycji świąt medykalnych oraz wywiadu rodzinnego, osoby zostały jedynie uporządkowane. Możemy sobie zmienić lub nie. Załóżmy, że ten tekst nam odpowiada. Jedziemy dalej. Wstęp do wykazu związków, czyli tam, gdzie mamy parę, tak? Czyli dwie osoby, tak? Które będą pokazane, mają mają wstęp lub nie. I taka strona, przekładka nazwijmy tej kroniki. Ma być tak, jak jest. Dalej, czy mają załączone monografię? Tak jak powiedziałem, drzewo ma możliwość zapisania monografii osoby, czyli życiorysu osoby, życiorysu monografii związku, czyli pary i monografii drzewa, czyli jak zrobiłem drzewo genealogiczne rodziny Kowalskich, to chcę opisać teraz, to jest moje drzewo, początki wywodzą się i tak dalej, czyli taka słowno-muzyczna opis do danego tego. Tego w żadnych programach nie ma, poza naszymi nie macie Państwo takiej możliwości, żeby dopisać monografię życiorysy do każdej z trzech różnych typów, tak? Czyli można takie monografie zrobić. Czy mają być załączone zdjęcie grupowe, to co pokazywałem, że tam ktoś tam, coś tam, tak czy nie? To mają być. Czy mają być widoki z drzew? Czyli to, co jest zrobione w kolejce, czy mają być w kronice ujęte, czy nie? No mają być. Czy mają być karty grobów? Tak czy nie? Mają być. Czy źródła mają być? Czy ile przywozów ma być, czyli to, kto na jakiej stronie występuje? Ma być czy nie? Ma być. Czy zakończenie? No jeden. Szanowni krewni, rodzina, cieszę się, że mogę podzielić się, ciach. Wiadomo. Każdy opisuje co chce. Tak? Czyli krótko mówiąc, na zakończenie, tak jak macie w każdej książce, jest jakiś wstęp, jakieś przekładki i następnie na końcu zakończenie, czyli podsumowanie tego, co zgromadziłem. Jeżeli pasuje, z pozdrowieniami, jakiś może być autor i tak dalej, Państwo sobie wpisujecie. Teraz, program mówi tak, aplikacja mówi jeszcze takie daje możliwości. Ograniczy dane, bo może chcę wygenerować kronikę, ale nie z wszystkim, co mam, tylko na przykład z częścią, bo chcę przekazać tą kronikę rodzinie z Piotrkowa, tak? A po co mi mają mieć dane o mojej żonie, jak oni tak tam nie znają, więc mogę sobie te dane ograniczyć. Czyli, że wygeneruję kronikę, ale nie dla wszystkich. Czyli jak robię dla siebie jako artykuł, robię wszystko. A jak nie, to mogę powiedzieć tak, a wiecie co, zrób mi, mam takie widoki drzew porobione w programie drzewo genealogiczne, jak na przykład drzewo przodków potomków kogoś, to tylko ogranicz mi do takiego widoku. Na przykład drzewo potomków, on bierze z tej listy, które tam Państwo macie w tej zakładce drzewa. Pewnie już tam nie bardzo kojarzycie, bo za dużo tej informacji poszło, ale wygeneruje, że brak, robimy generę. No dobra, to trochę potrwało, to jest 500 osób, tak? Jest tam ileś związków, więc to potrwa jakoś włączyć wszystkie zdjęcia, wszystkie dokumenty, ślubowe, wszystko w ramach jednej publikacji formatu A4, którą można sobie wydrukować. Nie potrzebuję już kogoś. Więc to jest taka publikacja, jak to mówię, archiwum papierowe tego, co zgromadziłem wszystko w programie drzewo genealogiczne. Tak? My to nazwaliśmy kronika rodziny, no bo to właściwie jest to wszystko, co mi się udało w programie przez wiele lat wprowadzić, uzupełnić, dodać zdjęcia i tak dalej. A jak zrobić to więcej? No to jeszcze pokażę. To jeszcze pokażę. Dobra, to jest. Tak, jest tylko w tym programie drzewo genealogiczne. Rodziny? Nie, to jest inny program, ale to też się już nie wydaje. Mój to jest to te fotografie, co pani widziała tak, u nas na stoisku, to jest trochę inaczej. Myślałam, że będzie taki szybki sposób na wykresy, ale tam jest to bardzo ograniczona. Tak, i też. Ja się zmęciłam. No właśnie. Tak,
ja się nie wróciłam. Dlatego wszystkie aplikacje mamy w wersji demonstracyjnej. Żadnego nie mamy takie, że ktoś kupuje i nie wie, co kupuje generalnie. Ale oczywiście, jak to Państwo kupicie, no to trochę jesteście tak, no że tak powiem, możecie sami zobaczyć, jak to wygląda, zanim kupicie. Więc generalnie my mamy taką zasadę od wielu lat, że żaden użytkownik, jak ktoś dzwoni, ale ja myślałem, że będzie coś innego. 30 dni jest wersja darmowa, demo, każdego naszego programu, każdego, tak? Można wejść, przetestować, nie pasuje, nie kupuje, nie ma. Nikogo nie zmuszamy, bo ja Państwu powiem tak. Pracujemy tu już kilkanaście lat na tym programie, z wieloma osobami, nie ma programu darmowego, tak? No, ale który program najlepszy, którą bazę zbierać? To, co Pani chce do zarządzania, to jest drzewo generalne. To jest jakby, to jest takie serce, tak? A wszystko inne to jest otoczka, to jest, wie Pani, pokaże Pani tą księgę, co tu lub nie. No, generalnie drzewo, co tu Pani wyrobi z programu. Kroniku Pani wyrobi z programu, nie będzie to... O, proszę bardzo, dopisałem taki tekst, byle jaki.